Jest! Wreszcie pojawił się długo oczekiwany dokument prezentujący sukcesy Baracka Obamy podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy zarzucają temu filmowi, że jest nieco jednostronny, niektórzy mówią, że jest za długi, ale prawda jest taka, że film bardzo dokładnie, krok po kroku pokazuje wszystkie sukcesy Baracka Obamy. I chociaż niektórzy nie potrafią tak długo usiedzieć przed monitorem czy przed ekranem kinowym, to jednak twórcy tego filmu zdecydowali się zaryzykować. Film trwa całe 17 minut. Agent Tomasz. Hello everybody. Wszystkie państwa Unii Europejskiej powinny być zaangażowane we wzmacnianie strefy euro. W dniu setnej rocznicy, 100 dnia istnienia rządu Donalda Tuska. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. Nie ma pani ministry, więc jej nie witam. Wstyd! Look what happens when the government gives you rights. Muszę panią zmartwić. Ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury. The government can take them away. Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem. Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się poza obszarem pogłębionej integracji europejskiej. W tej sytuacji... Agent Tomasz. Kiedyś jak znajdę czas, to może ten film obejrzę po raz drugi. Mam nadzieję, że los będzie tak łaskawy i znajdę wolne popołudnie, żeby po raz drugi poświęcić 17 minut na obejrzenie tego filmu, bo warto byłoby się temu, nie wiem jak to nazwać, produktowi przyjrzeć. Niektórzy nazywają to dokumentem, ale przyznam szczerze, że to z dokumentem ma jeszcze mniej wspólnego, z filmowym dokumentem ma to jeszcze mniej wspólnego niż produkcję Michaela Moora, tak więc trudno w ogóle mi się wypowiadać na temat tego filmu. Słyszałem o tym filmie bardzo długo. Przyznam szczerze, nawet autentycznie czekałem na to, bo chciałem zobaczyć ten film z jednego prostego powodu. Reżyser tego filmu, pan Guggenheim, to jest ten człowiek, który zrobił Niewygodną prawdę. Ten film, który dostał Oscara za najlepszy dokument. Jak się później go ogląda, to ma się wrażenie, że to są... że to jest film o PowerPoincie tak naprawdę. No i oczywiście o tym, że Ziemia skończy w ogniach piekielnych, zaleje nas ocean, wszyscy się usmażymy, zamarzając jednocześnie, czy jakoś tak. Ja przynajmniej też aż, no nie wiem, tak ten film odebrałem, ale to jest nieważne w tym momencie. I ten pan Guggenheim, reżyser tego filmu, który jednocześnie reżyserował teraz tą 17-minutówkę, nie wiem co to jest, taki przedłużony teledysk, chyba thriller Michaela Jacksona trwał dłużej, a nikt nie mówił, że to jest dokument. Nie no, więcej jest prawdy w teledysku thriller do Michaela Jacksona, podejrzewam. Nie wiem, tam tańczą zombie, nie? W tym teledysku. To wydaje mi się bardziej rzeczywiste niż to, co zobaczyłem dzisiaj rano, kiedy obejrzałem film Droga, którą przeszliśmy. The Road We Traveled. Pan Guggenheim mówił, że kiedy produkował ten, reżyserował ten, znowu powiedzieć dokument, to jest pewne nadużycie i obraza dla prawdziwych dokumentalistów, ale dobra, użyjmy tego słowa. Idiotokument, nie wiem jak to nazwać. To stwierdził, że nie potrafi doszukać się ani jednej negatywnej cechy u Baracka. Poznał oczywiście pana prezydenta Baracka Obamy i rozmawiał z nim. Chyba przez 3 sekundy jest Barack Obama w tym filmie. No ale cóż, jak cały film trwa 17 minut, to nie ma dużo czasu dla samego Baracka. Więc wypowiada się tam Clinton, Joe Biden, Rahm Emanuel, różne inne osoby. Bardzo delikatnie się wypowiadają o Obamie. Oczywiście tylko i wyłącznie zwolennicy Obamy się tam wypowiadają. I cały film jest, można powiedzieć, jednostronny, to znowu przesada. W jakiś sposób ten produkt jest ogromnie ciekawy, muszę wam to powiedzieć. Zresztą polecam wam bardzo obejrzeć, przekonać się. Poświęćcie temu 17 minut. Ja żałuję, że nie ma jakiejś wersji... Ile powinien trailer trwać do 17-minutowego filmu? 4 sekundy? 6 sekund? Ja myślę, że oczywiście treść tego filmu nie zmieściłaby się w 6 sekundach, ale w 6 minutach już by się zmieściła. Czyli generalnie Barack Obama wygrywa wybory prezydenckie 2008 rok. Jednocześnie na giełdzie jest bardzo źle. Ludzie są biedni. Barack Obama stoi w oknie, zastanawia się, co by tu zrobić. Taki ojciec narodu, który chce wszystkie problemy naraz rozwiązać. I nagle ekonomia staje na nogi. Nagle w Detroit znowu produkuje się samochody. Nagle wszyscy ludzie są bezpieczni o to, że będą mieli ubezpieczenia zdrowotne. I w zasadzie to jest przez te 17 minut
przyznam szczerze, nie pojawia się tam nic więcej. A, no i troszeczkę jest tam pokazane, że jacyś ludzie gdzieś na ulicach w jakimś jednym małym miasteczku, 5 osób tam, czy tam 5 do 15 osób się zebrało i protestowało przeciwko temu. To żeby pokazać, że to nie było tak, że wszyscy tylko i wyłącznie stali za Barackiem Obamą, ale wszyscy rozsądni, poważni, mądrzy, inteligentni, twórczy, prawda, tacy kreatywni byli oczywiście za Barym i on tylko i wyłącznie podpisywał akty jakieś, tak nie wiadomo jakie tak naprawdę, tam nie ma nic, ani słowa o tym, co on tak naprawdę podpisał. I nagle po prostu jak tylko skinął, jak w Reducie Ordona, po prostu skinął i już gdzieś tam na końcu świata, na końcu kraju, dla wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych ich kraj jest koniec ich kraju, to jest koniec świata tak naprawdę, już są zdrowe dzieci nagle. I znowu dzieci mają kredę w podstawówkach i nagle niepełnosprawni mają darmowe wózki i nagle wszystko jest okej. W ogóle super, nie? Nakazał do druku pieniędzy i już wszyscy są bogaci. To było takie proste. Dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? Ja naprawdę bardzo mocno polecam ten film, bo można się uśmiać, a można się też zirytować. Można jednocześnie te dwie emocje przeżywać równolegle. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu 11 tygodnia 2012 roku. W dzisiejszym odcinku po raz ostatni będziemy zaglądać do skrzynki pełnej poezji europejskiej, ponieważ kończy się już konkurs na wiersz tłumaczący, czym tak naprawdę jest wymiar europejski. Jeszcze do końca weekendu, powiedzmy, że do niedzieli wieczór, jeśli coś dostanę, to jeszcze będzie to brane pod uwagę. A przez następny tydzień na portalu facebookowym Tomasz Agencki lub na stronie agentomasz.pl w zakładce konkurs, ostatnia po prawej stronie ikonka, będziemy się zastanawiać nad tym, jak wyłonić zwycięzcę, oraz kto tym zwycięzcą powinien być. Koszulki, no trudno, chciałbym powiedzieć, że koszulki już czekają, ale koszulki już są w drodze tak naprawdę. Zamówione i dla kobiet, i dla mężczyzn, bo nie wiadomo, czy wygra kobieta, czy mężczyzna. Mały mężczyzna, duża kobieta, tutaj wymiar europejski zastosowania nie ma. Tak więc jeśli jeszcze dzisiaj, w sobotę lub w niedzielę coś was złapie, żeby napisać wiersz tłumaczący, czym jest wymiar europejski, to na radio @agentomasz.pl możecie swój produkt wysłać, bo generalnie powinienem powiedzieć, że już nie można wysyłać, ale zauważyłem po ostatnich 3 tygodniach, że największa aktywność przypada właśnie na sobotę i niedzielę. Tak więc może jeszcze coś fajnego wpadnie. Oczywiście wiersze nadesłane w ten weekend już nie będą prezentowane za tydzień w audycji. Tak jak jeszcze w tej audycji można parę wierszy i parę wierszy przeczytam, które przez ostatni tydzień przyszły na skrzynkę. Tak jak czyniłem to 2 tygodnie temu, tydzień temu i tak uczynię i teraz. Ale cóż, no, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Tak więc do niedzieli wieczór jeszcze można wysłać wiersz tłumaczący, czym jest wymiar europejski, pierwszy w historii światowego podcastingu t-shirt agentowy do wygrania. Przejdźmy szybciutko do poczekalni, ponieważ zaraz po niej mamy podsumowanie tygodnia w 10 newsach ominiętych przez media mainstreamowe. I tak naprawdę przyznam szczerze, że oprócz tej sensacji, jaką jest ten dokument o Obamie, spodziewałem się, że będzie miał 2 godziny, że trzeba go będzie gdzieś ściągać z jakiejś strony w ogóle, że to będzie trudne do obejrzenia, będzie dużo szumu. Okazało się, że Tom Hanks, narrator filmu, w ogóle ileś tam ludzi zaangażowanych w tą produkcję i długo o tym dokumencie już słyszałem, 17 minut. Urodzili w ogóle, mędrcy Hollywoodu urodzili rodzynka. Rewelacja. Ale serio, bardziej jednostronnego, nieprawdopodobnego dokumentu. W ogóle, Jezu, nie chcę tego nazywać dokumentem tak naprawdę. Autentycznie. Prezentacja zdjęć. Wyobraźcie sobie, ten dokument nie był do nakręcenia tego 17-minutowego czegoś. Oni chyba w ogóle praktycznie nie używali kamery. Jest kilka wejść Baracka Obamy, jakiś tam Bill Clinton się wypowiada, ktoś jeszcze i tyle. Reszta to są same fotki. Z archiwum, takie naprawdę wzięte z grafika na Google wyciągnięte. I oni to robili przez pół roku. No rewelacja po prostu. Odlot. Już lepszy był film z kampanii wyborczej Baracka Obamy, ale dobra. Przynajmniej miał wymiary filmu. Dobra, już nie więcej. Więcej nie będę mówić. Tak jak mówię, poza tą małą sensacyjką, to chyba nie wydarzyło się nic, o czym warto byłoby wspomnieć we wstępie tego agenta. Przed nami zatem poczekalnia. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne.
Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Dzisiejszą poczekalnię tak naprawdę zacznę tam, gdzie skończyłem poprzedni odcinek Agenta. Mówiliśmy o czymś, co tak naprawdę w przeciągu paru następnych dni, a już w zasadzie zaraz po weekendzie, stało się tematem mainstreamowym, czyli nasze weto. Weto w sprawie tak zwanych kroków milowych. Jak tutaj się dowiedziałem, pani Koni Hedegaard, która jest komisarzem unijnym do spraw walki z ociepleniem, już nie mówi, że to są kroki milowe, tylko już nazywa to kamieniami milowymi. Ja podejrzewam, że dlatego, że pewnie miała wolny wieczór, zaczęła oglądać telewizję, może trafiła na jakiś stary sketch Monty Pythona i tam było Ministerstwo Dziwnych Kroków, więc może stwierdziła, że już nie nazywajmy tego krokami milowymi, nazywamy to kamieniami milowymi, bo nie ma Ministerstwa Dziwnych Kamieni, przynajmniej Monty Python na to nigdy nie wpadł, tak żeby się z nas nie naigrywali. Moi drodzy, to jest informacja o ludziach, którym słowo demokracja kojarzy się z celem, a nie z metodą. To są ludzie, dla których demokracja jest celem samym w sobie. Już. Będzie demokracja, wystarczy. A nie czymś, co ma dopiero nas do czegoś doprowadzić. Nie wiem, czy nie namieszałem za bardzo. Kiedyś mi się wydawało, że demokracja ma być metodą do osiągnięcia wolności, czyli czegoś, co jest tak naprawdę najważniejsze. Tu się okazuje, że nie, że są ludzie, którzy po prostu demokrację samą dla siebie uważają za cel i w zasadzie do czego to miałoby prowadzić. W Unii obowiązuje demokracja i skoro większość chce walki o klimat, to weto jednego kraju nic nie znaczy. Może już doszło do was to, że nasze weto nie będzie miało za dużego znaczenia w kwestii właśnie tych już teraz kamieni milowych, już nie kroków. Tak jak kiedyś Irlandia chciała odrzucić referendum, ona miała akurat szansę naprawić swój błąd i tam było drugie referendum dotyczące traktatu lizbońskiego. Tak Polska nie będzie, nikt teraz, wiecie, no, jesteśmy w tak trudnej sytuacji, że nie będziemy marnować czasu na pytanie jakiegoś tam jednego ministra z Polski o to, co on w ogóle na ten temat uważa. Polska zawetowała propozycję tych kroków milowych. Chodziło oczywiście o redukcję CO2 do 2050 roku. No ale cóż, duńska prezydencja, pozostałe 26 państw członkowskich wyraźnie zwraca się do komisji, by iść dalej, co też robimy, oświadczyła właśnie wspomniana Koni Hedegaard. I ona strasznie tutaj krytykuje polską naszą reprezentację. Polska była za tym, że cele redukcji powinniśmy przyjąć takie, jakie są ustalone, ale generalnie każdy kraj powinien mieć własne metody na to, jak te cele osiągnąć. Na co pani Hedegaard, pisane przez 2A, mówi, że nie, że właśnie Unia też powinna kierować metodami i tutaj porównuje jakby kwestię do kryzysu. Co by było, gdybyśmy ustalili sobie za cel wyjście z kryzysu, a każdy kraj robił to po swojemu, no to wtedy nie byłoby właśnie chyba tego wymiaru europejskiego. Chyba tak można to powiedzieć. I to bardzo ładnie pani Hedegaard zapowiedziała, że komisja będzie działać w sprawie dalszych środków niezbędnych, by osiągnąć kamienie milowe, które doprowadzą nas, uwaga, do niskoemisyjnej przyszłości. Chodzi oczywiście o emisję bzdur. Islandia na początku 2013 roku będzie miała głosowanie, czy w ogóle wchodzić do cyrku europejskiego. Póki co 56,2% przeciwników. Póki co 56,2% jest przeciwna temu. 56,2% oczywiście mówię o mieszkańcach Islandii, nie o mieszkańcach Unii Europejskiej. Niecałe 25% jest za tym, żeby wchodzić. Tak przynajmniej Gallup stwierdza. Myślę, że można tej akurat instytucji ufać. I cóż, Islandia zapowiada, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej, co jak stwierdziliśmy wcześniej, jak Gallup podaje, jest mało prawdopodobne, jeśli będzie to oczywiście oparte na otwartym głosowaniu, mają zamiar przyjąć euro lub inną walutę. W każdym razie ze swojej korony zrezygnują. Tak przynajmniej mówi premier rządu pani Johanna Sigurdardottir. Ale to nie wiadomo, czy za 2013 roku będzie Unia istnieć jeszcze. Rząd zduński, bo z Dunia teraz ma prezydencję, prawda? Rząd zduński w ogóle przedstawił propozycję, zgodnie z którą jeszcze w tym roku możliwe będzie zawarcie homoseksualnego małżeństwa w kościele. Jako że może wiecie o tym, że kościół w Danii jest ewangelicko-luterański i jest to kościół państwowy. Czyli tam na przykład partia Palikota miałaby najwięcej do roboty.
tam odsunięcie kościoła od rządu jest niemożliwe, ponieważ kościół jest częścią rządu. I pani premier Helle Thorning-Schmidt określa te rzeczy jako naturalne i słuszne. No bo kościół jest rządowy, więc to słuszne, że minister i premier decydują o tym, jak wygląda ślub, a jak nie wygląda ślub. Co to jest ślub, z kim można się żenić i tak dalej. Nie jest to kwestia kościołów, związków wyznaniowych, sekt i tak dalej. Jest to decyzja rządu, ale ustawa ma pozwolić na to, żeby, prawda, pastor mógł takiego ślubu odmówić. Dania jako pierwsza na całym świecie zalegalizowała związki homoseksualne. To było w 1989 roku. Teraz będzie można się żenić, posiadając partnera tej samej płci. W ogóle wartościowanie, że tak powiem, tego procederu nie chcę wchodzić, natomiast kwestia polega na tym, że dosyć śmieszne, żeby rząd był częścią kościoła, a kościół częścią rządu, nie? Jakieś potworki wychodzą potem z tego. Co my tu mamy w ogóle dalej? Aha, dobra, wiecie co? Grecja w ogóle ma być spokojna do 2014 roku. Takie są plany europejskie. Znaczy po raz drugi dostali pieniądze. Ten drugi bailout, czy nie wiem jak to nazwać. Pomoc dla Grecji. Im więcej pomocy, tym tam gorzej jest chyba tak ostatnio, jak z tego co sprawdzałem. 130 miliardów euro dostają. I Unia ostatecznie klepnęła to. Już nie pamiętam, czy to było w poniedziałek, czy w środę tak naprawdę, ale dobra, to było w tym tygodniu. I tak co tydzień, nie? Zauważcie, że co tydzień słychać coś o Grecji, że coś, Grecja znowu coś dostała od Unii Europejskiej. Tymczasem okazuje się, że to jest cały czas to samo. Tylko jest kolejna akceptacja, którą trzeba było podjąć. W ogóle jaja są, ale tym razem już jest jasno powiedziane, że to już koniec w ogóle, że Grecja do 2014 roku ma być spokojna, tylko że niestety ani Juncker, w sensie minister finansów Eurostrefy, tego mi tutaj brakuje w tej małej, już tak naprawdę nie aż tak ważnej informacji, czy mówiąc o 2014 roku, nie mówią o pierwszym wieczorze 1 stycznia, czy końcu 2014 roku. Co też jest nadal bardzo obiecujące, bo zostało nam jeszcze ile? 3/4 2012, cały 2013 i później 2014. Cóż, ten bailout ma być już ostateczny, ale okazuje się, że może nie być ostateczny i żeby ten bailout był ostateczny, to będzie jeszcze potem trzeci. Co jest w ogóle śmieszne, ale o trzecim bailoucie mówiliśmy w zeszłym tygodniu. A, w temacie wyjścia z informacji o Unii Europejskiej okazuje się, że 9 krajów będzie chciało przyjąć podatek od transakcji finansowych. Są te kraje, w których ten podatek nic nie zmieni. Przecież już pogrąży je całkowicie i do końca. Adresatem listu 9 ministrów finansów była Margrethe Vestager. To jest minister finansów z Danii, czyli z duński minister finansów, bo z Dania teraz dzierży chorągiew prezydencji Unii Europejskiej. Gdzieś tam miałem wypisane te kraje. Francja i Niemcy oczywiście są za, jak zwykle. Hiszpania, Włochy, Austria, Finlandia, Belgia, Portugalia i Grecja. Oczywiście Anglicy są całkowicie przeciwni temu podatkowi, o czym już wielokrotnie wspominaliśmy, bo tam się dzieje 36,7% wszystkich transakcji finansowych. To jest dziennie 2 biliony dolarów. W Paryżu 3%, 2,1% we Frankfurcie, 0,6% w Mediolanie. Tak więc oni mogą sobie ten podatek, oni chcą ten podatek wymusić tak naprawdę, żeby płacili na to Brytyjczycy. Ale chyba o Brytyjczykach, a właśnie w ogóle, o wychodzeniu z Unii Europejskiej i z różnych stref unijnych, Schengen i euro i tak dalej, będzie dzisiejsza informacja numer 4, czyli kwadrant przepływu głupoty. To serdecznie zapraszam, w drugiej godzinie podcastu będziemy o tym więcej mówić. Szwedzki minister finansów Anders Borg podkreślił, że podatek w ogóle jest złym pomysłem, ten właśnie podatek od transakcji finansowych, bo osłabia konkurencyjność europejskich banków wobec instytucji finansowych spoza kontynentu i przyczyni się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w całej Europie. Ocenę ministra szwedzkiego, czyli Andersa Borga, potwierdza Bank Rozliczeń Międzynarodowych, który ostrzega, że nowy pomysł uderzy we wszystkie banki działające właśnie w tych 9 krajach, które się szykują do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, a więc także zyskowności banków brytyjskich czy szwedzkich. No cóż, dla eurokratów nie istnieje reszta świata i nie istnieją żadne relacje finansowe między Europą a resztą świata. Skoro reszta świata nie istnieje, to jakim cudem te relacje miałyby istnieć? Tak więc mogą sobie wprowadzać podatków ile chcą. I cóż, jak się jest Andersem Borgiem, krajem, w którym produkt narodowy brutto rośnie, to można sobie takie rzeczy mówić, prawda? Co innego, jeśli ma się na względzie wymiar europejski.
Australia, moi drodzy. Bardzo dziwna rzecz się dzieje w Australii a propos węgla. Cóż, nie będziemy się zakopywać w tej informacji zbyt głęboko, nie będziemy zbyt mocno fedrować, szczególnie, że to trzeba by całego agenta na to poświęcić. Są organizacje tak zwanych obrońców środowiska. To jest chyba oni sami się nazywają obrońcami środowiska, bo żeby środowisko coś na tym zyskało, to jeszcze nikt tego ostatecznie nie zanotował. No ale cóż, niech działają, niech działają. Może coś wydziałają. Okazuje się, że organizacje, które będą prowadzić kampanię do tego, żeby ograniczyć górnictwo węgla kamiennego, dostały 750 tysięcy dolarów australijskich w dotacji od rządu, który teraz będzie walczył z tymi organizacjami, ponieważ z górnictwa dostaje i nadal na górnictwie, że tak powiem, stoi. Tudzież nie chcieliby, żeby dotacje, które przeznaczyli, w sensie rząd australijski przeznaczył dotacje dla organizacji walczących z węglem, ze sprzedaży którego rząd ma pieniądze na dotacje dla organizacji tak zwanych obrońców środowiska, którzy walczą z węglem, ze sprzedaży którego są pieniądze dla... Rozumiecie tą nić zależności. Tak więc wydaje mi się, że środowiska zielonych uzależniły się w jakiś sposób od produkcji węgla. Jeśli tylko by uświadomić tym organizacjom zielonym, to może one by zaczęły może nawet wspomagać górnictwo, nie? Albo nie wiem, ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego te lewicujące organizacje, ci ekolodzy i tak dalej, mają pretensje na przykład do Margaret Thatcher, że ona tam zamknęła jakieś kopalnie. Ona powinna być w ogóle na plakatach wszystkich tych organizacji, które chcą zamykać kopalnie, mówiąc, że to właśnie wysokoemisyjna przeszłość, tak? Chyba teraz należałoby się odnieść do tego, co mówią nasi znawcy europejscy. Dobra, to takie małe kółko nonsensu z Australii. My przeskakujemy do Stanów Zjednoczonych. Nie, do Chin. Później będą Stany Zjednoczone. Ale w Chinach też króciutko. Chińscy rodzice uważają, że nauka języka obcego, przede wszystkim angielskiego, w przedszkolach zapewni ich dzieciom lepszy start. Nikt nie mówi o tym, lepszy start w czym, ale dobra, nie czepiajmy się. Wiemy, o co chodzi. Fajnie jest, jak małe dzieci uczą się już języków obcych. To jest coś, co trzeba popierać, ale okazuje się, że nie wszyscy popierają tą ideę edukacji w ogóle wśród młodych dzieci, szczególnie edukacji obcych języków. No bo w zasadzie tak, skoro Chiny mają dominować, to chiński stanie się nowym angielskim, więc po co się uczyć jakiegoś angielskiego? To będzie znowu ten język wysokoemisyjnej przeszłości. W zgodzie z tym, co właśnie teraz powiedziałem, jest Ling Zi, wiceprezes Chińskiej Akademii Konfucjańskiej. Pan Ling Zi uważa, że należy wprowadzić zakaz nauczania angielskiego właśnie w instytucjach, które tam lepią małych Chińczyków. Młodzi Chińczycy mogliby poznawać języki obce dopiero w placówkach, przynajmniej w placówkach publicznych, dopiero od szkoły średniej. Żeby im nie mieszać w głowie. Nie ma oczywiście żadnego argumentu pan Ling Zi, on po prostu by chciał czegoś zakazać. No bo czemu nie? W Stany Zjednoczone, o których mówiliśmy wcześniej a propos nowego dokumentu, wspaniałego dokumentu o Barack Obamie, jejku. Ale naprawdę, zasiał mi się w głowie ten dokument strasznie dzisiaj, no po prostu strasznie dzisiaj. Obejrzałem go rano i nie miałem ochoty już nic robić, bo przez godzinę byłem w próżni. Polecam bardzo. Ja wiem, że o temacie pokrewnym już było w poprzednich agentach, zarówno w podsumowaniu top ten, jak i właśnie w poczekalniach. Przynajmniej od miesiąca czy dwóch miesięcy trwa w Stanach Zjednoczonych coś, co się nazywa wojną z kobietami. War on Women. To jest wynalazek demokratów oczywiście i różnych takich właśnie działaczy około demokratycznych. Nie wiem, co oni mają z demokracją wspólnego, skoro są w większości. jako alternatywa dla twardości oczywiście. I tutaj o twardości też będzie. Będzie? Nie, to dalej będzie o twardości. Dobra, nie mieszajmy. Na czym polega wojna z kobietami? Wojna z kobietami według demokratów, czyli socjaldemokracji amerykańskiej, polega na tym, że ci właśnie reprezentanci wysokoemisyjnej przeszłości, ci niepostępowi hamulcowi, innymi słowy republikanie, konserwatyści i tak dalej, wszyscy niesocjaliści generalnie w Stanach Zjednoczonych, są przeciwni temu, żeby rząd finansował środki antykoncepcyjne. Jak rząd coś finansuje, to demokraci nazywają, że to jest wtedy za darmo i to jest prawo każdego człowieka. Więc wchodzą prawa człowieka w to i zaczynają się różnego rodzaju historie. Jeśli tylko republikanie są za tym, żeby okej, niech sobie te rzeczy będą na rynku, one dużo nie kosztują tak naprawdę. Każda kobieta o tym wie i każdy facet,
Natomiast tu chodzi o to, żeby to oczywiście to było za darmo, czyli prezerwatywy i pigułki mają być za darmo. Pomijając całkowicie fakt, że są instytucje w każdym dużym mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, które za darmo rozdają te rzeczy i można też je dostać pocztą, jeśli wyśle się maila do odpowiedniej instytucji, jeśli się nie mieszka właśnie w takim mieście. Dostaje się wtedy to za darmo. Czyli to już jest za darmo, nie jest to finansowane z podatków i właśnie to się nie podoba demokratom. Demokraci chcieliby, żeby wszystko było finansowane z podatków, żeby podatki musiały jak najwięcej finansować, mieć jak największe zobowiązania, żeby można było podnosić podatki. Bo to jest też znowu jak z Australijczykami, znowu zamknięte kółko. I już teraz nie tylko aborcja jest tematem, teraz okazuje się, że wszyscy właśnie republikanie i nie lewacy, jak to nazwać, no bo to nie chodzi o prawicę czy centrum, tylko to ci właśnie niepostępowi teraz ponoć walczą. Znowu okazało się, że wszyscy niedemokraci są rasistami, a już najgorszymi rasistami to są ci, którzy mieszkają w Teksasie. Ale to w zasadzie powtarzam teraz pewnego rodzaju banały, można powiedzieć, coś, co wszyscy wiemy, z czym wszyscy się zgadzamy. W Teksasie wprowadzono nowy wymóg, żeby przy głosowaniu, jakby to najprostszymi słowami powiedzieć, żeby znowu nie przeciągać, ludzie uprawnieni do głosowania mogą oddać głos pod warunkiem, że posiadają dokument ze zdjęciem. Demokraci się oczywiście oburzyli, ponieważ okazuje się, że wielu ludzi może być nie stać na to, żeby wyrobić sobie dokument ze zdjęciem. Na przykład prawo jazdy może być uznawane za taki dokument. No, są dokumenty tam pierwszej ważności, drugiej ważności itd., itd. I tym najważniejszym dokumentem, jakim człowiek się legitymizuje, ma być dokument ze zdjęciem. I okazuje się, że Afroamerykanie, ludzie pochodzenia raczej tego meksykańskiego, ludzie o niskich dochodach, tudzież studenci, bardzo często nie posiadają takiego właśnie dokumentu w Teksasie. I jednocześnie ta biedota i różne grupy napływowe, to jednocześnie jest tam swoje największe udziały, tam najwięcej obietnic zasiewają właśnie demokraci. Więc jeśli tylko wprowadzasz takie postanowienie, że teraz możesz oddać głos pod warunkiem, że masz dokument ze zdjęciem, możesz iść na siłownię i zapisać się do klubu sportowego, jeśli masz dokument ze zdjęciem. Bez dokumentu ze zdjęciem nie możesz zapisać się na siłownię, co jest normalną rzeczą, czy do biblioteki, to tutaj demokraci mają z tym problem nagle. No bo wiadomo, uciekają im głosujący. Tak więc już nie tylko aborcja i właśnie ta wojna z kobietami, jak również wojna ze studentami i mniejszościami etnicznymi jest orężem demokratów. I zresztą jak się dowiemy z filmu 17-minutowego o Baracku Obamie, nie tylko to, aż dziw, że w 17 minut można było tyle pochwał na Baracka Obamę zmieścić. I oczywiście z tego dokumentu też wynika, że w Ameryce kryzys już się skończył, że wszyscy już są zdrowi, wszyscy mają pracę. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, przyznam szczerze. Ja myślę, że muszę się temu naprawdę bliżej przyjrzeć, bo takich rzeczy nie udało mi się jeszcze uchwycić. A propos uchwycania, to na chwilę przeskoczymy do Polski na kilka ostatnich newsików, które nie załapało się do pierwszej dziesiątki w dzisiejszym wydaniu Agenta. Oj, każdy, kto ma samochód i każdy, kto zna skrzyżowanie Sobieskiego i Sikorskiego na Mokotowie w Warszawie, to pewnie zna już tą historię. 250 tysięcy złotych na tydzień potrafią zarobić. Słowo zarobić też tutaj. Zarobić. Nowe fotoradary, które są tylko zainstalowane testowo. Od 3 tygodni zarobiły co najmniej 750 tysięcy złotych, w zasadzie w niecałe 3 tygodnie. No dobra, średnio wychodzi 250 tysięcy złotych nowych, oczywiście, na tydzień zarabiają radary nowej generacji. Radary nowej generacji potrafią wystawić 2 mandaty jednocześnie. Robią zdjęcie, że nie, masz za daleko łokieć wysunięty za szybę i możesz się przeziębić i narazić wtedy państwo na koszty leczenia, na opiekę medyczną, prawda, tutaj, szczególnie w zimie. Będziesz później kosztować na leczenie łokcia, katar łokcia. Nie, ale tak serio. Ktoś gada przez komórkę, jednocześnie przejeżdża na czerwonym świetle, pam, 2 mandaty na jednym zdjęciu. To są mandaty nowej generacji tak naprawdę. Obecnie one są wypożyczone Straży Miejskiej na 3 miesiące. O, Matko Boska. To ile to jest? 3 miliony złotych? 3 miliony złotych? Wypożyczcie mi taki radar. Wypożyczone są na 3 miesiące. No tak licząc, 250 mniej więcej na tydzień tysięcy, 4 tygodnie w miesiącu to jest milion, 3 miesiące to są 3 miliony. A potem one zostaną zdjęte, zostanie ogłoszony przetarg, no i będzie można je kupić tak naprawdę. No to ja myślę, że na pewno zostaną kupione, skoro potrafią milion złotych na tydzień wyciągnąć od kierowców. Przez Straż Miejską zostaną kupione, nie wiadomo, czy, nie wiem, jak się to spodoba kierowcom.
No okaże się, że jesteśmy bardzo bogatym krajem, nie? A propos bogatego kraju, to poseł Janusz Śniadek złożył zapytanie poselskie do ministra skarbu. Jak pisze, składam zapytanie, czy kieruję zapytanie poselskie do ministra skarbu tylko dlatego, aby nie dać pretekstu marszałek Sejmu do zablokowania go pod zarzutem niewłaściwego adresata. Tylko nie dać pretekstu marszałek Sejmu? O kim on tak naprawdę mówi? To jest właśnie ta niewyraźność polskiego języka. Znaczy ona jest piękna, no, bo pozostawia dużo do wyobraźni. Nie dać pretekstu marszałek? Powinno być chyba marszałkównie Sejmu do zablokowania. To znaczy, czy jest panną, czy jest mężatką, nie? I co tutaj? Zwracam się do pana ministra z następującymi pytaniami. Czy faktem jest, że zatrudnione przez rząd osoby likwidujące polskie stocznie domagają się od prokuratorii generalnej Skarbu Państwa premię za likwidację stoczni Gdynia i stoczni Szczecin w wysokości ponad 22 milionów złotych? No to jest znowu takie pytania, kiedyś Leper z mównicy sejmowej, między innymi z mównicy sejmowej zadawał pytanie, też coś oznajmiał, ale mówił to w formie pytań, wszyscy się z tego śmiali tak mocno, nie? I to później jakoś nie doczekałem się odpowiedzi. Leper też się nie doczekał i już się nie doczeka tak naprawdę. No i tak teraz były szef NSZZ Solidarność tak samo zapytuje o te 22 milionów złotych. Też chyba na nowe. To ile? To jest 22 miesiące ze skrzyżowania, tak? czyli jak to by było wtedy? Premia za likwidację stoczni Gdynia i stoczni Szczecin wyniosła 22 miesiące funkcjonowania radaru na skrzyżowaniu dwóch ulic na Mokotowie. Taki był koszt. Zadanie w ogóle maturalne z matematyki. Dobra, nie, czyli też zadał pytanie, w którym jasno postawiona jest wiadomość. Mówiliśmy też o zwycięstwach Baracka Obamy, między innymi tym, że złapał Bin Ladena, tylko nie wiadomo czy oni, nie wiadomo czy wtedy, kiedy naprawdę złapał. I mówiliśmy w zeszłym tygodniu o Stratfordzie, czyli o tej prywatnej organizacji, która tam pracuje dla CIA i tak dalej, o tym, że WikiLeaks wyciągnęło jakieś maile i tak dalej. Tu szybciutko warto wspomnieć, w jednej z tych korespondencji pojawia się zdanie byłego rosyjskiego szpiega Sergeja Tretiakowa. To jest taka historia mniej więcej jak z, powiedzmy, nie wiem, z Suwarowem. W jego korespondencji można znaleźć takie zdanie. Rosjanie celowo nie pozwolili na lądowanie samolotu, wiedząc, że polski prezydent albo zmusiłby pilota do lądowania, albo samolot zawróciłby i nie wylądował na miejscu. Chodziło generalnie oczywiście o pokrzyżowanie planów uroczystości rocznicy mordu Katyńskiego. Później jeszcze okazuje się, że inny analityk właśnie tej komórki Stratforu, Marko Papić, mówi, że generalnie kwestia się potwierdza, tak więc katastrofa smoleńska zaczyna być tematem WikiLeaks, już nie tylko naszego dziennika. A propos przecieków ze śledztwa, to fakt informuje, że Mikołaj przybył, bohater piosenki Mikołaj chcą nas, która jest opublikowana na stronie agentomasz.pl i dostępna publicznie. Mikołaj przybył, który kilka tygodni temu próbował popełnić samobójstwo, ale jest, jak większość naszych żołnierzy polskich, kuloodporny, przejdzie w stan spoczynku i otrzyma emerytury w wysokości ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie z powodu utraty sił. To jest dziwnie sformułowane zdjęcie. Właśnie to jest znowu ta tajemniczość polskiego języka. Z powodu utraty sił uniemożliwiającej sprawowanie urzędu prokuratorskiego. No to jeśli on miał jakieś siły, które mu uniemożliwiały sprawowanie urzędu prokuratorskiego i teraz utracił te siły, to powinien właśnie sprawować urząd prokuratorski. Gdzieś brakuje przecinka w tym zdaniu. Tak naprawdę. Plecy stracił tak naprawdę, nie policzek. Z powodu utraty policzka. Już nie może. Trwa śledztwo, którego podstawą jest artykuł 151 kodeksu karnego. Głosi ten artykuł, ten kodeks i ten paragraf. Kto za namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 2 lat. 12 stycznia pułkownik przybył, został przewieziony z Poznania do bydgoskiego szpitala i umieszczony w klinice psychiatrycznej, opuścił lecznicę po pewnym czasie na własne życzenie. To jest artykuł, który mówi o pomocy w samobójstwie. Ja z tego co pamiętam, kiedyś jeszcze było coś takiego, może nie wiem, może Komisja Przyjazne Państwo to zlikwidowała, czy coś takiego, że samobójstwo nie jest, że samobójstwo jest legalne, bo kiedyś był taki nonsens, nie? Że samobójstwo jest nielegalne w Polsce. To jest takie prawo, które miało odsunąć ludzi od podejmowania tej decyzji, prawda, tragicznej o podjęciu jakiegoś samobójczego kroku. Zastanawiam się, czy jeśli to prawo nadal działa. Przyznam się, że nie miałem czasu teraz tego sprawdzić. Dopiero sobie to przypomniałem.
Więc wybaczcie, może jeśli wiecie, to napiszcie na radio@agentomasz.pl, czy w Polsce samobójstwo jest legalne. Pomaganie komuś w samobójstwie jest nielegalne. Ale czy samobójstwo jest w Polsce legalne? Bo jeśli samobójstwo jest w Polsce nielegalne, to chyba za próby, i to dość daleko posunięte próby, też powinna grozić jakaś, no nie wiem, jakaś odpowiedzialność, nie? I Mikołaj przybył, jakby nie było, próbował chyba popełnić samobójstwo, tak? Czy wychodzimy z tej historii, że on próbował popełnić samobójstwo i tylko to była jakaś ściemka? Nie wiemy tego, moi drodzy. Nie wiemy, ale wychodzimy z tej teorii i wychodzimy z poczekalni. A przed nami najważniejsza część cotygodniowego agenta, czyli podsumowanie 11 wypadku tego odcinka tygodnia 2012 roku w 10 newsach ominiętych przez tak zwaną prasę głównoźródlaną, przecież jak wolą poloniści mainstreamową. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rywalizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Wiem, to zabrzmi bardzo niewiarygodnie, ale ja tu sobie jaja robię, żartuję sobie z tego, czy zakazana jest próba samobójcza i tak dalej, i tak dalej. Aż rzuciłem na moment w tej przerwie okiem na swoją skrzynkę pocztową i okazuje się, że od słuchacza, nomen omen też Tomasza, dostaje wiadomość, że niedaleko Neapolu, w miasteczku Caralona, burmistrz Giulio Cesare Fava rozporządził zakaz umierania. Podpisał papier, odezwę do ludu, w której z racji tego, że na pobliskim szpitalu Falciano del Massico nie ma miejsc i zanim miasto upora się z tymi, przebuduje ten szpital, albo cmentarz, albo wybuduje nowe, po prostu nie ma jak chować zmarłych, więc burmistrz zakazuje umierania i dwóch staruszków w przeciągu ostatnich 10 dni postanowiło zlekceważyć ten zakaz i zmarło. Nie wiem, jakie konsekwencje czekają na tych dwóch staruszków, ale przyznam szczerze, że niesamowita sytuacja. Zaraz po żartach o samobójstwie. Może dlatego po prostu nie można sobie żartować z samobójstwa. Może to w ramach ostrzeżenia przyszedł ten e-mail. Ale po prostu magia. Po prostu wywołałem tego maila myślami. Niesamowita sytuacja. W ogóle sama decyzja jest w ogóle świetna. Ta decyzja, gdybym dostał tego maila wcześniej, to trafiłby do poczekalni. Tak czy inaczej, jesteśmy przy informacji numer 10. Agent Tomasz. Numer 10. Interpelacja numer 2286 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich. Szanowny panie ministrze, chciałbym zwrócić się z postulatem dotyczącym unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich. Uważam, że zasadne byłoby wprowadzenie odpowiednich regulacji obligujących korporacje przewoźników do zmiany koloru taksówek jeżdżących w obrębie miast. Przemawiają za tym względy praktyczne. Taksówki będą lepiej widoczne dla mieszkańców i turystów oraz estetyczne. Jednolity kolor taksówek mógłby stać się symbolem danego miasta. Proponowana zmiana wymagałaby uzupełnienia artykułu 15, bla 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 bla, bla o obowiązek dostosowania koloru taksówki do koloru określonego przez Radę Gminy. Uprzejmie proszę odpowiedź, bla, bla, bla. Poseł Michał Jaros z Wolnorynkowej Platformy Obywatelskiej. Czujecie tego gościa? Ale to jest świetne, to jest świetne. Okazuje się, znalazłem ten dokument i myślę sobie, jaja jakieś, to jest niemożliwe przecież, nie? To jest jakiś w ogóle nonsens. Okazuje się, że dobra, to jest Wrocław, tak? Jest z Wrocławia ten tak. Michał Jaros, Platforma Obywatelska, Wrocław. Wolny rynek, jak się patrzy. Tu Gowin zdereguluje egzaminy, a tymczasem Michał Jaros dla równowagi wyreguluje kolor taksówek. Nie, to jest bardzo poważna, urzędowa sprawa i z tego nie ma się co śmiać. W Krakowie prezydent zasugerował białe lub kremowe taksówki, potem był sondaż i mieszkańcy stwierdzili, że niebieskie. Może po prostu dlatego, że w tym sondażu, jak sobie ma przeciętny obywatel jakiegokolwiek miasta wyobrazić różnicę między białym a kremowym? Większość mieszkańców Krakowa jest heteroseksualna, póki co, więc nie widzą różnicy między białym a kremowym.
prostu. Dobra, nie, no jaja serbiorowe, ja, wiesz już, że tak. Taksówki w jednym kolorze wyeliminowałyby z rynku naciągaczy, którzy jeździli bez licencji i żądali dużych kwot za kurs, mówi pani Magdalena Chylaszek. Magdalena Chylaszek jest rzeczniczką prezydenta Krakowa, pana Majchrowskiego. Czyli kolory pomogą ludziom w tym, żeby nie wsiadali do taksówek prowadzonych przez naciągaczy i oszustów, tak? Czyli jeśli nakażemy, żeby taksówka była niebieska, to natychmiast człowiek będzie wiedział, że może wsiąść do niebieskiej taksówki, bo w tej taksówce nie zostanie naciągnięty. Zresztą wszystkie taksówki będą musiały być niebieskie. Ja tylko się zastanawiam, co pomyśli taki naciągacz. Chyba muszę pomalować samochód na zielono. Nie. Czegoś mi tu brakuje. Rafał Dudkiewicz chce we Wrocławiu podobnie wprowadzić taksówki, tylko on chce akurat mieć żółte taksówki. Rafał Dudkiewicz uważa, że są one takim samym środkiem transportu jako tramwaje, które są niebieskie, i autobusy, które są czerwone. Teraz jest pytanie, czy korporacje taksówkarskie są państwowe, czy prywatne? Bo chyba o to tak naprawdę się sprawa rozbija. Ale już w tej interpelacji, no jak znowu, ja bardzo często mówię o pewnych interpelacjach czy o zapytaniach wysyłanych przez różnych posłów i senatorów, nie zawsze doczekujemy się odpowiedzi, jak się doczekujemy, to oczywiście mówię o tym w audycji, ale to tak naprawdę tego potrzebuje. Czy to jest kolejny urzędowy wynalazek? Że wszystkie taksówki mają mieć ten sam kolor? Czy my już nie mamy innych problemów do rozwiązania? Nie, bo jedna rzecz, być może estetycznie by to ładnie wyglądało. Okej, nie wiem, jest to jakiś designerski pomysł, okej? Żeby wszystkie samochody, które są taksówkami, były jakiegoś tam danego koloru. Koszt przemalowania oczywiście będzie zrzucony na taksówkarza. No i jakżeby inaczej. Przemalowanie lub naklejenia folii, bo to też można w ten sposób załatwić, że na samochód nakleja się folię. I oczywiście musi być też numer Pantone, prawda? Podany numer koloru i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to sobie żartuję z tego, ale tak naprawdę, czy kiedykolwiek Któryś z was kiedykolwiek, czy w waszym życiu, w waszej historii, podczas, nie wiem, jakichkolwiek wypraw czasów, czy we własnym rodzinnym miasteczku, miał ktoś z was kiedykolwiek problem ze znalezieniem taksówki? Czy słyszeliście o kimś, kto miałby ten problem? Czy wystąpiła jakakolwiek sytuacja w waszym życiu, że stwierdziliście, że gdyby wszystkie taksówki miały ten sam kolor, to byłoby mi łatwiej? Podejrzewam, że mogła się taka sytuacja zdarzyć. Dziś 1 na 10 milionów mniej więcej. Tak, mogła się taka sytuacja zdarzyć. Teraz jest pytanie, czy dla tej 1 milionowej będziemy musieli przemalowywać taksówki, żeby do takiej 1 milionowej sytuacji nie doszło. Chociaż podejrzewam, że mogło też do niej nie dojść. Ale dobra, nieważne, olać to. Póki co wolnorynkowa Platforma Obywatelska będzie deregulować zawody, egzaminy, ale jednocześnie malować taksówki. No a co? Stać nas. Minął ostatni tydzień, w którym można było nadsyłać wiersze o wymiarze europejskim, podając w sposób poetycki, rymowany, zabawny definicję czegoś, co eurokraci zwykli nazywać wymiarem europejskim. Nikt tak naprawdę nie wie, co to jest. No i problem polegał na tym, zadanie polegało na tym. Problem do rozwiązania był taki, żeby w formie wierszowanej przedstawić, co to jest wymiar europejski. Przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie to, jak dużo wierszy przyszło na skrzynkę i wszystkie te wiersze oczywiście możecie przeczytać na stronie agenttomasz.pl w zakładce konkurs. I wprawdzie nie mogę już reklamować za bardzo tego konkursu, ponieważ się skończył. To znaczy, jeśli słuchacie tej audycji w sobotę lub niedzielę, to może powiedzmy, że jeszcze do niedzieli wieczór możecie coś podesłać i przez najbliższy tydzień na stronie agenttomasz.pl wyjaśni się dalszy los tego konkursu, ale już w samych agentach nie będziemy się nim zajmować, dlatego po raz ostatni tak naprawdę odczytam kilka wierszy spośród tych, które zostały nadesłane przez ostatnie 7 dni. Tak samo jak 2 tygodnie temu i tydzień temu czytałem też wiersze nadesłane w ostatnich dniach. Na początek Terry Asik z dosyć krótkim wierszem. Nie jest miejski, nie jest wiejski. Wymiar jest europejski. O co z tym wymiarem chodzi? Wiedzą starzy, wiedzą młodzi. Tylko agent Tomasz nie wie, bo on jeszcze jest na drzewie. Co sobota w całej sieci jego program Agent leci. Jak go jeszcze nie słuchałeś, to wymiaru nie doznałeś. Jak to? Wymiaru jakiego? Oczywiście europejskiego. To był Terry Asik, a przed nami jeszcze w tej odsłonie Pio.
Błękit z żółcią na tapecie, prosty banan na śniadanie, ba cało scypka ma z atestem. To Europa, drogi panie. Dyrektywę zna na pamięć, o drabinie i ślimaku Europejczyk ma uznanie. Dla wytycznych parlamentu niesłychane, powiesz ziemio, że to prawda jest bez mała, że ktoś takie śmieszne prawo przegłosował i uchwala. To nieziemskie postrzeganie, nie ma zachowania pędu, trzy wymiary w nich materia przestarzałe bez postępu. Tu nie załamanie światła, raczej rąk załamywanie Polsce może całkiem zabrać. Można tylko w tym wymiarze. Cóż za wymiar, spytasz może, że wciąż nie znasz zawstydzony, bo choć byłbyś profesorem, europejski wymiar nowy. To był Pio. Dwa wiersze spośród sześciu, czy siedmiu, czy ośmiu, które dzisiaj będą przedstawione w dzisiejszym agencie. Numer 9. Kiedyś spotkałem się z taką opinią, że ludzie o poglądach konserwatywnych powinni dopuścić aborcję, ponieważ powinni przestać protestować przeciwko w ogóle aborcji czy środkom antykoncepcyjnym, ponieważ w ten sposób najłatwiej pozbyliby się opozycji. Bo przede wszystkim tak zwana postępowa część społeczeństwa występuje i walczy o aborcję, czy walczy o, nie wiem jak to się teraz nazywa, udostępnienie im prawa do posiadania tabletki, tak? To jest teraz prawo, kolejne prawo człowieka, tak? Czy generalnie to oni raczej by łykali te tabletki i oni dokonywaliby aborcji, aż w którymś momencie ród postępowców by wyginął. Bo jak, żeby inaczej, prawda? A ci republikańscy konserwatyści i tak dalej mnożyliby się na potęgę i po prostu w którymś momencie demokratycznie wypchnęliby, czy jak kto woli, większościowo wypchnęliby postępowców za burtę. Może jest to jakaś opcja. Póki co strajk seksualny będzie miał miejsce między 28 kwietnia a 5 maja w Teksasie, już wspomnianym dzisiaj, i to jest kolejna część wspomnianej dzisiaj wojny na kobietach. A tak oczywiście te środowiska postępowe nazywają wszelkie wypowiedzi posłów i senatorów republikańskich, którzy sprzeciwiają się tym, żeby antykoncepcja była finansowana właśnie z polis ubezpieczeniowych, tudzież bezpośrednio przez państwo. Środowiska właśnie lewicowe będą w tym Teksasie organizować strajk seksualny. Najprawdopodobniej któraś z tak zwanych feministek, nie wiem, czy niechcący trafiła do biblioteki, czy gdzieś, i w greckiej sztuce Lisistrata przeczytała o czymś takim, że na mężczyznach kobiety mogą wymóc swoje postulaty, spełnienie swoich postulatów właśnie przez strajk seksualny. No, dobra. Tu następuje jakieś przedziwne przesunięcie akcentów, ponieważ już od dawna tak naprawdę dyskusja przestaje dotyczyć tego, czy w ogóle ma istnieć antykoncepcja, czy ma być to otwarte i tak dalej, tylko kto za to płaci tak naprawdę. Oczywiście postępowi mówią, że przecież skoro jest to prawem człowieka, to powinno być za darmo. Tak samo jak mieszkanie jest prawem człowieka. Człowiek ma, nie, prawo do mieszkania, czy jakoś tak to się nazywa, tak? Czy wolność do mieszkania, bo są takie łamańce językowe, które sprawiają, że ostatecznie wszystko ma być finansowane z budżetu, czyli z budżetu państwa musi być finansowane twoje mieszkanie, finansowany twój samochód i tak dalej. To jest oczywiście droga całkowicie donikąd, ale można dużo szumu narobić. Ja nie wiem, czy będzie dużo szumu przed 28, czy bardziej po 5 maja. Jak ma w ogóle ten strajk seksualny wyglądać? Generalnie kwestia polega na tym, że no, te panie, które się, prawda, opowiadają za tym, żeby za darmo mieć antykoncepcję, bo nie chcą mieć dzieci, nie będą miały przez te parę dni, przez ten tydzień tak naprawdę, nie będą uprawiały miłości ze swoimi partnerami, żeby nie mieć dzieci, czy żeby ich partnerzy zgodzili się z tym, że te pigułki czy aborcja powinna być fundowana za darmo, po prostu dostarczana. Fundowana przez państwo. No bo najprawdopodobniej partnerzy tych kobiet się z nimi zgadzają. No wiecie, ciągnie swój do swego. Raczej bardzo mało jest takich związków, żeby jakaś skrajnie lewicowa dziewczyna z jakimś skrajnie prawicowym facetem się ze sobą tam spotkali. Okej, zdarzają się takie sytuacje, ale po prostu kto na tym straci, na tym strajku seksualnym? Którzy klienci, że tak powiem, będą niezadowoleni? Może to jest jakiś apel do prostytutek, ale przyznam szczerze, że o ile Associated Press przeglądałem, to słowo prostytutka co najwyżej w komentarzach się pojawia do akcji tych kobiet, że tak powiem. A generalnie wszystko sexstrike.org.
no bo to już ma zorganizowaną formę, ten strajk seksualny, więc też ma stronę z końcówką org. Pani Annette Maxbury Carrara mówi o tym, że ona najchętniej chciałaby, żeby ten strajk seksualny został kontynuowany do momentu, w którym właśnie kongres i wszystkie firmy ubezpieczeniowe nie zgodzą się na to, żeby antykoncepcję wprowadzić do ich budżetu. Co generalnie wśród strony tej tak zwanej już w tym momencie konserwatywnej, bo okazuje się, że konserwatystą nie jest osoba, która przeciwstawia się antykoncepcji, tylko która nie chce, żeby ona była finansowana za jego pieniądze. To już wtedy się okazuje, że jesteś wsteczniakiem, wystarczy tyle. Do niedawna oznaczało to osobę, która sprzeciwia się, prawda? Czy występuje jakoś tak aktywnie przeciwko rynkowi antykoncepcyjnemu, a teraz się okazuje, że wystarczy, że negujesz sam fakt, że powinno to być finansowane z pieniędzy podatników. To tylko i wyłącznie, inaczej, wśród komentarzy raczej występują te osoby, nazwijmy to konserwatywne, czyli wsteczniacy, i raczej im się ten pomysł podoba, żeby rzeczywiście lud postępowy wyginął w ten sposób, żeby ten strajk seksualny został rozszerzony praktycznie w nieskończoność na wszystkie kobiety o danej orientacji politycznej. agentomasz.pl To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Numer 8. Tym razem dobra wiadomość, no, jak dla kogo, z kategorii ekologicznych. Jest to wiadomość poskładana z wielu innych wiadomości, ale oczywiście przejdę przez nią suchą nogą, jak Mojżesz. To są dwa badania, które zostały ostatnio podsumowane przez czasopismo Personality and Social Psychology, czyli osobowość i społeczna psychologia, ale generalnie chyba nazw gazet nie powinno się tłumaczyć, nie? Jak się mówi New York Times, Boston Globe, Rolling Stone i tak dalej, nikt nie tłumaczy tych nazw, ale dobra. Niech będzie. Czyli generalnie psychologiczno-społeczna jest to wiadomość z pogranicza ekologii, ekofaszyzmu można nawet wręcz rzec. Dwie analizy zostały w tym czasopiśmie ze sobą zderzone i postępowi ekolodzy zapłakali rzewnymi łzami, aż się właśnie wysokość oceanów podniosła dzięki temu. Pierwsza rzecz to był Uniwersytet z Michigan, który przyjrzał się projektom przyszłościowym, badając przeszłość, czyli od roku 1976 do 2008 sprawdzano wrażliwość młodzieży, dokładnie chodziło o absolwentów liceów, na tematy ekologiczne, czyli 76 rok to był sam początek, w 2008 roku skończyły się te badania, później był Instytut Badań Wyższej Edukacji, który zajął się bardzo podobnym tematem, ale już zakres badań był troszeczkę odrobinę szerszy, 1966 do 2009. Generalnie chcieli potwierdzić pewną tezę, z którą to tezą rozpoczęli te badania. Mówię już teraz nie o Uniwersytecie w Michigan, ani o Instytucie Wyższej Badań Wyższej Edukacji w Stanach Zjednoczonych. Mówię tutaj właśnie o osobach, które prowadziły śmieszne badanie w tym całym coś tam social psychology, personality psychos. I pokolenie obecne, czyli tak zwani millennials, 15% tych dzieciaków z tego najnowszego pokolenia nigdy w życiu nie podjęło jakiegokolwiek wysiłku, ani jakiejkolwiek akcji w życiu nie przeprowadziło na rzecz ekologii. Poprzednie pokolenie, czyli to pokolenie X, 8%, a baby boomers, czyli jeszcze to najstarsze pokolenia badane, bo były trzy kolejne, jakby możemy ten cały, wiecie o co chodzi, ten nawias czasu podzielono na trzy pokolenia, baby boomers, generation X oraz ci, te tysiąclatki, na polski język tłumacząc, czyli millennials. Okazuje się, że coraz mniej osób właśnie w tym przedziale, czyli
pierwszy rok studiów absolwenci wyższych absolwenci liceów oraz studenci pierwszego roku studiów coraz mniejsze zainteresowanie wykazują ekologią. Rośnie odsetek ludzi, jak się okazało, którzy wręcz na złość nie segregują śmieci, ponieważ są zmęczeni propagandą ekologiczną. No bo prawda jest taka, że rzeczywiście nie da się już teraz kupić niczego, żeby nie miało ono albo zielonego listka, albo jakiegoś innego napisu, że jest społecznie przyjazne drzewom, albo że nie powstawało w Kalkucie, czy no nieważne, wiadomo, nie, że tam wszystkie samochody są ekologiczne, cyjanek jest ekologiczny, wszystko, co możesz mieć, jest zrobione w zgodzie z Alem Gorem generalnie. I okazuje się, że ludzie mają tego dość. Nawet młodzi ludzie, którym wydawałoby się, bo to przecież stąd się zaczął nowy konkurs o wymiarze europejskim, młodzi ludzie, którym można te mózgi w liceach i na uniwersytetach lepić. I tu generalnie wyniki są, jeśli chodzi o najnowsze pokolenie, tych ludzi, którzy teraz zaczęli studia, mamy w Stanach Zjednoczonych, 5-10% to są zaangażowani w środowisko działacze. Kolejne 5% to jest właśnie ta nowa komórka społeczna, której nigdy wcześniej nie było, czyli osoby, które są aktywnie antyśrodowiskowe. Jest też taki produkt uboczny propagandy. Oraz jak zwykle, jak łatwo, w zasadzie nie jak zwykle, tylko jak łatwo było się domyśleć, od 85-90% to są ludzie, którzy generalnie są otwarci na to, żeby środowisko wspomagać, chcą żyć w zbalansowanym środowisku, gdzie jest czysta woda, czyste powietrze itd., itd., natomiast nie chce im się palcem kiwnąć w tą stronę w ogóle. I ludzie, którzy... Nie wiem, czy jest sens teraz wymieniać kolejne instytucje, które się teraz podpierają tymi badaniami, do kolejnych wniosków dochodzą, bo to przecież generalnie to jest taki młynek australijski, już wspomniany w dzisiejszej poczekalni. Generalnie wszyscy są zszokowani. Jak to? 80-90% ludzi mówi, że chcieliby, ale nie chce im się palcem kiwnąć. I tylko 5-10%, co podejrzewam, że jeśli według tych badań 5-10%, to znaczy, że tak naprawdę jest tego 4, wierzy w to, że przyroda jest ważniejsza od człowieka i że należałoby zakazać wydychania dwutlenku węgla oraz używania benzyny czy jakichkolwiek paliw i samochody powinny być na baterie słoneczne. No bo przecież jeśli są na baterie, to ten prąd też jest pozyskiwany z węgla w tej baterii, więc to też nie do końca jest aż tak środowiskowo przyjazne. No ci ludzie są przerażeni i w zasadzie dlaczego w ogóle o tym mówię? Ta informacja, mimo tego, że nie posiada jakiejś super mocnej puenty, ma jedną puentę ważną i ukrytą w sobie. Wydaje mi się, że gdyby te wyniki były odwrotne, gdyby okazało się, że co 20 lat podwaja się wrażliwość ekologiczna wśród dzieci, to mielibyśmy tą informację wszędzie. I to jest informacją ukrytą w tej informacji. To jest moją, według mnie, subiektywnie rzecz biorąc, to jest ta moja puenta. Okazuje się, że ludzie są zmęczeni tą propagandą i nawet potrafią działać wbrew. Jak zawsze 80% ludzi ma to generalnie gdzieś, chciałoby tylko mieć święty spokój i czyste powietrze. No to jest standardowa kwestia, prawda? Ale gdyby tylko badania zakończyły się innym wynikiem, to co 5 minut okazywałoby się, że rzeczywiście nasze społeczeństwo jest coraz bardziej zatroskane przyrodą, coraz więcej osób interesuje się tym, jak zmiany klimatyczne w ogóle pokonać. Gdzie jeszcze urządzić konferencję klimatyczną i komu jeszcze podnieść podatki? No bo wiadomo, że przecież nie sobie. Agent Tomasz. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu na liryczne przedstawienie i wyjaśnienie terminu wymiar europejski jest podkoszulka. Jednak w podkoszulkach, inaczej niż w prezerwatywach, o czym słyszeliśmy w wierszu nadesłanym 2 tygodnie temu, nie istnieje coś takiego jak wymiar europejski, dlatego musiałem zamówić wiele różnych rozmiarów tych podkoszulek, ponieważ jak najszybciej chciałbym, jak najszybciej oczywiście okaże się, kto jest zwycięzcą lub zwycięzczynią, zwycięzczyniem w zasadzie powinno być według nowomowy obecnie panującej. Może okazać się, że ten konkurs wygra dziewczyna, ponieważ parę dziewczyn nadesłało wierszy. No, większe prawdopodobieństwo, że wygra chłopak, ale to też nie wiadomo tak naprawdę. W tym tygodniu wszystko się wyjaśni na stronie agentomasz.pl w zakładce konkurs.
jest tych wierszy troszeczkę, więc jeśli ktoś naprawdę chce się przyjrzeć tym dokonaniom, będzie musiał spędzić nad tym przynajmniej 7 minut, zanim oczywiście zagłosuje. Metodę głosowania wybiorę może już nie w dzisiejszym agencie, zaglądajcie na stronę, ewentualnie zapraszam na Facebooka Tomasz Agencki. Tam będzie wszystko powiedziane w przeciągu następnych dni, ponieważ jeszcze do końca weekendu, do niedzieli wieczór, możecie nadesłać jakiś wiersz. A z tego, co zauważyłem, obserwując aktywność tych osób, które zdecydowały się wziąć udział w tym konkursie agentowo-podkoszulkowym, to największa aktywność występuje gdzieś tak sobota, niedziela. Właśnie wtedy, kiedy ten odcinki agenta krążą po sieci. I wtedy nagle dostaję, jednego dnia potrafię w sobotę dostać 5 czy 6 wierszy. Nie spodziewałem się tego. W niedzielę następne 5 czy 6 wierszy. Dobra, w tym momencie przeczytam jeden wiersz właśnie dziewczyny. A są różne t-shirty, zamówiłem różnych rozmiarów, bo tak wcześniej zacząłem od tego, tą odsłonę poetycką. Bo może coś z tymi podkoszulkami dalej będzie można zrobić. Nie wiem, wysłać je sponsorom audycji, tym, którzy przekazują darowiznę. Nie wiem, na pewno pierwsza agentowa w historii w ogóle światowego podcastingu, pierwsza agentowa podkoszulka pójdzie do zwycięzcy konkursu, który polega na tym, żeby w sposób wierszowany przedstawić wymiar europejski. Przed nami jeden tylko wiersz w tej odsłonie poetyckiej, którego autorem jest Maryjka. To jest też pieśń. W zeszłym tygodniu była jedna pieśń. Teraz jest druga. Ja oczywiście tak samo nie będę ani tej, ani tamtej śpiewał. To w ogóle wybicie sobie z głowy. Na barykady ludu Europy zbierzmy dotacji ze dwie kopy. Kupujmy żarówki energooszczędne. Inne są nam zwyczajnie zbędne. Chwalmy, chwalmy 1 maja, to nasze święto, to nasza chwała. Jedna Europa, jedne banany, jedne oscypki i jedne krany. Pytają głupcy, wymiar europejski jest czymże? A przecież bez niego cała Europa głodem przymrze. Jest to idea najlepszymi kierująca i Jerry Bazek, i ministra wschodząca. Chwalmy, chwalmy 1 maja, to nasze święto, to nasza chwała. Jedna Europa, jedne banany, jedne oscypki i jedne krany. Angela Merkel i Mr. Schmidt mają ten europejski dryk. Znają na pamięć kąty w bananie i wiedzą, jak wygląda futro baranie. Chwalmy, chwalmy 1 maja, to nasze święto, to nasza chwała. Jedna Europa, jedne banany, jedne oscypki i jedne krany. Zasiłek dla bezrobotnego jest oczywisty. Herbatka w torebkach i miodzik dżysty. Alkoholu sprzedaż ograniczona, to wymiaru europejskiego żona. Chwalmy, chwalmy 1 maja, to nasze święto, to nasza chwała. Jedna Europa, jedne banany, jedne oscypki, jedne krany. Śpiewane na melodię dowolną, aby pasującą napisała Maryjka. Numer 7. Podatki być może trzeba będzie podnieść, żeby uratować miasto Detroit w stanie Michigan. Stany Zjednoczone oczywiście podaje Huffington Post, tylko Huffington Post nie mówi dokładnie o tym, że trzeba będzie podnieść podatki, ale ja się domyślam, że skądś pieniądze trzeba będzie wziąć, ponieważ senator Hansen Clark, demokrata, który właśnie reprezentuje Michigan w kongresie, chce wyciągnąć od podatników, no skąd by inaczej, no chyba, że z Banku Rezerw Federalnych, tak czy inaczej, chce wyciągnąć pieniądze na tak zwany bailout, ale tym razem dla miasta. I mówi o tym, że skoro te bailouty samochodowe przyniosły zamierzony skutek, co jest oczywiście kolejną częścią propagandy, bo one nie przyniosły zamierzonego skutku, gdyż cały czas 20 miliardów chociażby General Motors wisi jeszcze podatnikom, ale oczywiście już się o tym nie wspomina, bo za blisko jest kampania wyborcza, więc lepiej nie. To w takim razie trzeba byłoby jakieś pieniądze dla uratowania miasta przeznaczyć. Miasta, które jest oczywiście oparte na przemyśle samochodowym, prawda? Ford, Chrysler, General Motors w jednym mieście. Już chyba Motown już sam nie nagrywa. Nie, oczywiście żartujemy. I cały czas, tak jak mówiłem o filmie wcześniej, słyszymy o tym, że Barack Obama podniósł Detroit z upadku i nagle się okazuje, że wspomógł firmy właśnie typu General Motors i inne pieniędzmi podatników. Już Detroit pięknie w ogóle odmalowane w jaskrawych kolorach, słońce znowu świeci, w szkołach wszystkie dzieci w ogóle uśmiechnięci i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że właśnie, że może być z Detroit dosyć problematycznie w tym momencie, jeśli chodzi o Detroit, na dzień dzisiejszy, na środek marca. Jest tam taka sytuacja, że już w kwietniu to miasto może generalnie być całkowicie niewypłacalne, jeśli chodzi o to, jakie ma zobowiązania według własnych mieszkańców, jak też ile tych pieniędzy jest napożyczanych. Przy przeliczeniu na jednego rezydenta $18,500, w sumie 13,2 miliardów dolarów w plecy. Jest to cudowne miasto, uratowane znowu przez Baracka Obamę dofinansowaniem, oczywiście z budżetu i dodrukowanymi pieniędzmi, czyli cudowne miasto, które znowu miało być Feniksem,
no Phoenix to jest oczywiście inne miasto, ale tym razem, że tak powiem, leży i kwiczy tak naprawdę. No ale można powiedzieć, że przecież Barack Obama uratował General Motors i no można powiedzieć, że uratował General Motors, ale może się okazać, że General Motors nie pojedzie długo na tej pomocy. Niedawno słyszałem, że ten ich produkt, który chcieli tak, tak mocno wybrandować, czyli ten samochód Volt, to sobie jaja robiliśmy kiedyś, że on po 40 kilometrach zaczyna wybuchać. To jest ten teoretycznie wreszcie naprawdę elektryczny samochód. Bateria starcza na 40 kilometrów, a czasami zdarza się, że po przejechaniu 40 kilometrów ten samochód po prostu staje w płomieniach, mimo tego, że przecież nie ma tam paliwa. To dlaczego się pali? Jak to się stało? Teraz w tym momencie sprzedaż tego samochodu jest tak niska, że musieli na chwilę przestać produkować, zatrzymać na moment produkcję. To jest oczywiście część sukcesu, prawda? Oni muszą, świętują ten sukces, więc nie mogą go w tym momencie produkować. To jest jasne. Także nikt nie chce kupować tego samochodu, to jest oczywiście gadka właśnie wsteczniaków, republikanów i innego sortu faszystów. Dan Akerson, prezes General Motors, udzielił wywiadu magazynowi Fortune. To chyba nic dziwnego, bo Fortune to tam trzeba było zainwestować niejedną Fortune w General Motors, żeby to jechało do przodu. W ogóle straszne cyfry tutaj padają, W 2009 roku zwolnili 4000 pracowników w Europie, ponieważ General Motors też inwestuje i też ma swoje fabryki w Europie. I teraz co się okazuje, że europejskie fabryki General Motors przestają przynosić zyski. Więc skoro coś przestaje przynosić zyski, a na czele fabryki jest człowiek wyznaczony przez Baracka Obamę, to co się dzieje? Inwestujemy kolejne pieniądze i w tym momencie na przykład 400 milionów dolarów poszło w Peugeota. No tak o, bo jest to fabryka General Motors. A co? Jednocześnie oczywiście może się okazać, że jak mówi sam Dan Akerson, trzeba będzie nieco dostosować poziom produkcji w Europie. Co oczywiście oznacza, że trzeba będzie zwolnić i zamknąć kolejne ileś fabryk. No to może dziwić w ogóle, dlaczego zamykanie fabryk w Europie. No oczywiście, może się okazać, że mieszkańcy Detroit będą bardzo szczęśliwi, że zamyka się fabryki w Europie, bo może więcej pracy zostanie wtedy u nich. Z ich perspektywy może to mieć sens, ale jednym z tak zwanych sukcesów, ale jedną z tajemnic Poliszynela a propos sukcesu zwanego Chevy Volt, jeśli chodzi o plany Baracka Obamy, jest właśnie to, że ten Chevy Volt był tak naprawdę produkowany w Finlandii. Przed Państwem antyniusy. Premier Donald Tusk zaprzeczył pogłoskom, jakoby po serii sukcesów na stanowisku szefa rządu wybierał się na fotel szefa Komisji Europejskiej. Wyprzedził on pytania dziennikarzy, zaprzeczając plotkom o zajęciu stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, nadzorcy Banku Światowego, dyrektora Komisji Regulującej, prezydenta Gruzji czy nawet szefa ONZ. Donaldowi Tuskowi zależy tylko i wyłącznie na dobru Polski. Parlament Europejski zaakceptował drugą transzę bailoutu dla Niemiec. Szef niemieckich finansów Wolfgang Schäuble stwierdził, iż zjednoczona i jeszcze bardziej solidarna Europa nie może ograniczać się tylko do pomocy najbiedniejszym. Rewolucyjny japoński wynalazek, silnik napędzany dwutlenkiem węgla, zostanie zakazany na terenie Unii Europejskiej. Jak przyznają unijni specjaliści do spraw ochrony środowiska, CO2 to jeszcze nie wszystko w temacie walki ze zmianą klimatu. Ważniejsze od samego recyklingu CO2 są programy utrzymywane z pieniędzy pochodzących z kar i kwot wykupu praw do emisji. To były antyniusy. To, co lekko mnie przeraża, to skłonność, mała skłonność ograniczania wydatków budżetu, a raczej skłonność szukania coraz większej ilości pieniędzy na wydatki centralne, te sterowane przez biurokrację. Myślę, że brakuje trochę tej wrażliwości, którą akurat liberowie posiadali, na takie myślenie, co zrobić i takiego wysiłku, determinacji, żeby robić wszystko, żeby raczej obniżać skalę opodatkowania, niż podwyższać podatki, bo to jest najprostszy numer. Każdego stać na to, żeby ściągnąć u ludzi pieniądze. Numer 6. Niemcy to jest sprytny naród i już się chyba przygotowują na to, że wielmożny Barry będzie musiał zamknąć parę fabryk w Europie i że do tak zwanego systemu zabezpieczeń społecznych niemieckiego
do drzwi tego systemu zabezpieczeń zaczną pukać emigranci z różnych krajów, które są zagrożone tym, że jak się w ich krajach pozamyka te fabryki, to będzie kiepsko. Generalnie najbardziej boją się Greków, Hiszpanów i mieszkańców Portugalii bezrobotnych, Niemcy w tym momencie. I dziwna sytuacja dzieje się teraz. Niemcy generalnie zaczynają zamykać swój rynek socjalu. Rząd Niemiec chce wstrzymać przyznawanie zapomogi socjalnej imigrantom z Unii Europejskiej. Tylko oczywiście socjaliści są zaskoczeni totalnie. Rząd Niemiec chce utrudnić napływ bezrobotnych z państw Unii Europejskiej. To jest w zasadzie w jakiś sposób, ja to totalnie rozumiem, ale oczywiście w jeszcze bardziej solidarnej Europie to może nie być aż tak zrozumiane. I tutaj artykuł na ten temat wyciągnięty jest z Frankfurten Rundschau. Podaje gazeta, że powołuje się generalnie na polecenie służbowe skierowane przez Ministerstwo Pracy do Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. Imigranci z takich państw jak Hiszpania, Grecja, Portugalia nie mają w przyszłości otrzymywać zapomogi socjalnej na wypadek bezrobocia. I tu generalnie z SPD właśnie Elke Ferner bardzo jest mocno oburzona i oczywiście opowiada, że to jest wsteczniacki ruch i tym sposobem Niemcy cofają się według niej oczywiście względem społeczno-politycznym do czasu sprzed 1953 roku. Ona jest jak zwykle oburzona. To jest takie kontrolowane oburzenie. Agencja Pracy jednocześnie podaje, że tak naprawdę nie ma powodu, żeby się zabezpieczać w tym momencie. To znaczy ten system socjalny tak naprawdę nie jest nagabywany, w jakiś sposób obciążany przez te rzesze bezrobotnych. Póki co tak naprawdę, według przynajmniej Federalnej Agencji Pracy, nic taki zakaz, nic nie wprowadzi tak naprawdę, ale może się okazać, że tak naprawdę jest to myślenie przyszłościowe. Dzisiaj zamykamy bramkę, która nic nie zmieni, ale za moment może się okazać, że taka fosa i takie mocne mury się przydadzą. No, ja troszeczkę nie rozumiem, kiedy oczywiście sytuacja się pogorszy i nagle ten napływ będzie widoczny. Ja troszeczkę nie rozumiem tej pani Elke Ferner od socjalistów, bo socjaliści powinni się cieszyć, kiedy niesocjaliści wprowadzają, nie wiem jak to nazwać, cofają zdobycze socjalne? Jak inaczej to nazwać? No bo wiecie o co chodzi, nie można obiecywać w nieskończoność kolejnych zdobyczy. Gdzieś jest ściana, w którymś momencie kończą się czyjeś pieniądze, prawda, w socjalizmie. Więc jeśli w tym momencie rząd zablokuje te socjale, to socjaliści będą mogli później obiecać odblokowywanie. To jest genialna sprawa dla socjalistów, bo mają co obiecywać w kolejnej kampanii. Tak więc ja na miejscu pani Elke Ferner skorzystałbym z okazji do siedzenia cicho. Agent Tomasz. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. Numer 5. Z pewnością cicho siedzieć nie będą socjaliści hiszpańscy. W 2010 roku zmontowali oni generalny strajk i to zdaje się wypadało w środę. To był 29 listopada czy września. Przyznam szczerze, teraz to już jest nieważne, bo to są stare kluchy. Jeszcze wtedy premierem był Zapatero, a trzeba wiedzieć, że podczas ostatniej, czyli drugiej kadencji premiera Zapatero 3 miliony ludzi straciło pracę. Taka była polityka i takie były owoce, że tak powiem, działalności tego, jakby nie było, socjalistycznego premiera marksisty, od którego nauki pobierał sam Napieralski o tym, jak tworzyć dobrobyt. Możecie sobie sprawdzić i jest to fakt, którego nie da się ukryć. 29 marca tego roku zorganizowany zostanie kolejny strajk generalny. No już troszeczkę minęło, 2 lata od poprzedniego, więc się chłopcy nabrali z powrotem sił. Jeśli chcecie rzucić okiem na to, jak wyglądał ten strajk z 2010 roku, to zapraszam na stronę agentomasz.pl w zakładce filmy. Jest taki produkt wideo pod tytułem Dzień, w którym Zapatero poszedł do pracy. Bo kiedyś, jak Zapatero nie był premierem, to chodził na te strajki, a tego dnia, w którym akurat był ten strajk, a on był premierem, to on poszedł do pracy. Wcześniej strajkował, a tego dnia akurat cała Hiszpania socjalistyczna strajkowała, a premier Zapatero, socjalista jedyny, wyłamał się, marksista jeden i poszedł do pracy. W tym roku może znowu zastrajkować, bo już premierem nie jest, więc zszedł ze świecznika. Premierem jest Rajoy, a właśnie
tego tak zwanego Rajoya, kwestia cała dotyczy, ponieważ Hiszpanie będą, nie Hiszpanie, bo to jest też generalizowanie, socjalistyczny i postępowy element hiszpański będzie protestował przeciwko nowej reformie hiszpańskiego prawa pracy. W zasadzie rynku pracy tak naprawdę całego, a nie samego prawa. Na czym polega sprawa? Kwestia polega na tym, że generalnie obecny rząd, nazywany przez niektórych centroprawicowym, postanowił wycofać się i cofnąć te właśnie wspomniane wielokrotnie już w dzisiejszym agencie zdobycze socjalne. Czyli na przykład, do czego doprowadziły zdobycze socjalne w Hiszpanii? W Hiszpanii zdobycze socjalne doprowadziły do tego, że mniej więcej połowa ludzi nie ma pracy. To jest największa zdobycz socjalna jak do tej pory socjalistów i różnego innego sortu kolegów z lewej strony sceny politycznej, aczkolwiek też z prawej, bo trzeba przyznać, że Partido Popular, czyli właśnie ci niesocjaliści, też w jakiś sposób się do tego przez lata dokładali. Sytuacja doszła do tego, że mamy klasę, w zasadzie kastę ludzi, którzy pracują i których nie można zwolnić, i drugą połowę ludzi, która jest na bezrobociu albo na jakichś krótkich, tak zwanych śmieciowych umowach. I z racji tego, że tamtych, tych z tej pierwszej kasty nie da się zwolnić, to tych drugich nie da się zatrudnić. Czyli ci bezrobotni nie mogą konkurować, nie ma tego styku, wiecie, nie ma tego miejsca pośrodku, w którym jacyś ludzie mogą konkurować o to samo miejsce pracy. Jak już ktoś się dostał na państwową posadę, to już, bracie, koniec. I w zeszłą niedzielę były strajki, protesty, żeby oczywiście do tej reformy nie doszło. Ja myślę, że ja bym z chęcią w ogóle przeszedł się na taką demonstrację. No byłem osobiście na tej demonstracji w 2010 roku. Naprawdę zapraszam na stronę agentomasz.pl w zakładce filmy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. W tym roku może być podobnie. Oczywiście hiszpańscy socjaliści to są bardzo śmieszni i zabawni ludzie. Oni lubią się bawić, oni tam w bębenki uderzają, wszyscy noszą jakieś podobizny Lenina na podkoszulkach, flagi Związku Radzieckiego powiewają. Nie wiedzieć czemu. Tak dla dowcipu, czy jak? Sierp i młot generalnie, żółty na czerwonych chorągwiach. W tym roku nie spodziewam się, żeby było inaczej. Są dwa związki zawodowe w Hiszpanii, CCOO i UGT, i ja nawet sobie tak z tego żartowałem, że to związki zawodowe doprowadzą do tego, że ostatecznie będzie dwóch ludzi pracować w Hiszpanii. Jeden będzie chroniony przez CCOO, drugi przez UGT. I wtedy to będzie ostateczna wizja tych związków. Ostateczna zdobycz socjalna, można byłoby powiedzieć. W tą niedzielę setki tysięcy ludzi protestowało przeciwko tej ustawie, ale to jest tylko i wyłącznie rozgrzewka. Tak naprawdę 29 marca ma być to, o co tak naprawdę chodzi. Czyli totalna blokada kraju. I chcą to zrobić nawet jeszcze intensywniej niż robili to w 2010 roku. W 2010 roku no to dochodziło do linczów. To była masakra po prostu. Więc w tym roku będzie jeszcze ciekawiej. I to tylko tak mówię na zaś, bo niektórzy będą tą historię za niecałe dwa tygodnie w zasadzie opisywać w mediach, a ja już ostrzegam i w zasadzie wiecie co, może warto byłoby się zjawić w jakimkolwiek dużym mieście hiszpańskim, czy to będzie Madryt, czy to będzie, nie wiem, Sewilla, czy Barcelona, cokolwiek. Sprawdźcie, może będą tanie bilety. No chyba, że strajkować będą też na lotniskach. Agent Tomasz. Kolejna chwila relaksu z nadesłaną europoezją. Przed nami dwaj autorzy, Boldon i Kaemik. Kaemik wysyła takie oto dzieło. Wymiar europejski to gdy wielu urzędników, wiele głupoty, mnóstwo bezmyślnych zwolenników. To podatki co rok rosnące, to lata od CO2 gorące, bankructwa i Araby, Niemcy, UE draby. Nienawistny ten wiersz jest, on pokazuje bardzo ładnie, czym nie jest wymiar europejski, ale może to też jest jakaś metoda wytłumaczenia tego i są rymy, więc generalnie wiersz się oczywiście załapuje. Teraz drugi autor w tej odsłonie, Boldon. Europejski wymiar, postępu dar używany jako jednostka miar. Mierzy wszystko, obwód marchwi, dług państwa oraz limity połowu dorsza, normy emisji CO2 i inteligencję Europejczyka, co gorsza. Stosowany, początek XXI wieku w gabinetach dawnego Parlamentu Europejskiego, tuż przed wybuchem zamieszek ludu uciśnionego. Nazywany również wymiarem nieskończoności, zgadzający się na papierze, nigdy w rzeczywistości.
Numer 4. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, dzisiejszy kwadrant przepływu głupoty, czyli wiadomość numer 4, składa się z krótkich czterech newsików, tak naprawdę, które łączy wspólny temat. Tym tematem jest... No właśnie co? Izolacjonizm, opuszczenie strefy euro, budzące się potwory nacjonalistyczne, nie wiadomo, ale generalnie w każdym z tych newsów pojawia się temat opuszczenia strefy euro, opuszczenia Schengen, raczej nieprzystępowania do wyżej wymienionych. I Portugalia, zarówno jak Grecja, tak samo jak Grecja, Portugalia ma być kolejnym krajem, który podzieli los grecki. Zbankrutuje i za moment wyjdzie ze strefy euro. I jest to jedyna szansa dla tego kraju, żeby w ogóle przetrwać. Takie zdanie przynajmniej wygłosił Nouriel Roubini, doktor z Uniwersytetu w Nowym Jorku, który znany jest z tego, że przewidział kryzys. Tak jak wielu innych doktorów przewidziało kryzys. Generalnie technika jest taka, że trzeba cały czas przewidywać kryzys i on raz na kilkadziesiąt lat się zdarza. No nie, oczywiście żartuję, pan Nouriel Roubini, postać ceniona, znana i poważana, ekonomista w CNBC, tak więc czego można chcieć więcej? I według pana Nouriela Roubiniego jedyne wyjście to właśnie opuścić strefę euro, co może sprawić, że eksport towarów będzie konkurencyjny. Brytyjczycy z kolei przynajmniej w 60% opowiadają się za tym, żeby w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum, w którym wyraziliby zdanie na temat dalszej przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Już dzisiaj wspominałem wcześniej o podatku od usług finansowych, na którym Wielka Brytania najbardziej by ucierpiała i najmniej tak naprawdę z tego miała. Tego typu newsy tylko i wyłącznie nagrzewają, jeśli można użyć takiego słowa, dyskusję w Wielkiej Brytanii. Instytut YouGov z Cambridge przeprowadził takie badania i w tych badaniach 20% chciałoby wyjść z Unii Europejskiej, 40% opowiada się za poluzowaniem stosunków z Brukselą i dalej mamy 13%, które generalnie jest zadowolone z tego, co ma, i 14% jest za wzmocnieniem integracji. A to ciekawe, że tylko 60% Brytyjczyków chciałoby to powiedzieć w referendum. I ciekawe, czy te 60% Brytyjczyków to są ci ludzie, którzy w 20% chcieliby wyjść, a w 14% zostać, czy to jest już 100%. Tego niestety Instytut YouGov nie podaje. We Francji i z Holandii będą następne dwie wiadomości w dzisiejszej czwóreczce. We Francji trwa kampania prezydencka i tam, jak mogliście pewnie dowiedzieć się z mediów, Marie Le Pen zdobywa coraz większą popularność. No może nie taką, żeby zagrozić dwóm największym kandydatom, ale robi się o niej głośno. Eurokraci oczywiście są przerażeni, przerażony chyba, no może nie przerażeni, oni są bardziej zdziwieni, że aż tak dużo ludzi podziela skrajnie prawicowe poglądy Le Pen i Sarkozy, z racji tego, że trudno, żeby ten drugi socjalista się na to próbował załapać. Sarkozy próbuje troszeczkę jechać w taki protekcjonizm i puszcza oko do tej bardziej prawej strony francuskiej prawicy. No wiadomo, francuska prawica to coś jak u nas lewica, no francuskiej lewicy u nas w Polsce nie ma. I ostatnio Sarkozy zorganizował w ogóle jakąś gigantyczny wiec, który w ogóle był wyliczony na 4 miliony euro, koszt tej wielkiej prezentacji. No i tam oczywiście opowiadał różne inne rzeczy. Jeśli dzisiejszym, wiadomo, tematem dzisiejszego kwadrantu jest wychodzenie z różnych stref i tak samo Sarkozy stwierdził, że jeśli Unia Europejska nie zaostrzy kontroli na granicach, bo trochę wiemy, czkawka jest jeszcze Tunezji, to Francja zamrozi swoją obecność w Schengen, wyjdzie ze strefy Schengen, aż ta kontrola nie zostanie przywrócona. Czyli generalnie luźna, populistyczna gadka, z której nigdy nie będzie rozliczany i która mu ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże, a może troszeczkę osłabić Le Pen, tudzież paru zwolenników Le Pen, a przyprowadzić do stanu Sarkozy'ego. No i tam jeszcze oczywiście dużo opowiadał o tym, że chciałby wprowadzić różnego rodzaju akty typu kupuj towary francuskie, tylko i wyłącznie oczywiście ściągnięte od francuskich biznesmenów pieniądze z podatków przekazałby ludzi pracujących w ogóle we Francji, od Francuzów
przekazałby na kampanię medialną, która ma sprawić, że ludzie kupują francuskie produkty i w ten sposób, prawda, uratowałby Francję przed kryzysem i że ten sposób można byłoby później tą metodę przenieść na Europę i też, że kupuj tylko europejskie produkty. Czyli jednocześnie musiałby zachęcać tego Francuza, którego wcześniej zachęcał do kupowania francuskich produktów, do tego, żeby kupował na przykład polskie produkty, bo są one europejskie. No trochę się to miesza jedno z drugim, no ale cóż, to są Francuzi, im takie rzeczy się wybacza. Na koniec, jak już obiecałem, Holandia. No w Holandii mamy Geerta Wildersa, no to jest już przecież no, znana postać. Jego Partia Wolności postuluje właśnie porzucenie euro przez Holandię, powrót do... Co oni tam mieli? Guldena. I generalnie oczywiście opowiadają o tym, że gdyby ten gulden, wartość guldena wzrosła, no to oni mogliby stracić na tym całym interesie, że to może nie być takie okej. Zamówił w ogóle sobie w firmie Lombard Street Research. Zlecił badanie dotyczące właśnie opuszczenia eurostrefy, no i wyszły mu przedziwne wyniki w tym raporcie się pojawiły. Przyjęcie euro negatywnie odbiło się na gospodarce Holandii. Od momentu wprowadzenia PKB rosło średnio o 1... Przepraszam, tak, dobrze mówię. Od momentu wprowadzenia PKB rosło średnio o 1,25% rocznie. 20 lat wcześniej holenderska gospodarka rozwijała się w tempie 3%. No i a propos tych kosztów, które mogłaby ponieść Holandia z racji swojego wyjścia ze strefy euro, oczywiście według Geerta Wildersa i według tego raportu wszystko jest ok, ponieważ przynajmniej zaoszczędziliby te pieniądze, które wydaliby na pomoc krajom zadłużonym. A przewidywania są takie, że w 2013 roku będzie to 37 miliardów euro, w roku 2014 38 miliardów euro. I tu bardzo ciekawą rzeczą, zabłysnął według mnie, zrobił po prostu genialny ruch Herman Van Rompuy, który udzielił wywiadu dla holenderskiej gazety, przepraszam, dla holenderskiej telewizji nawet, czyli z twarzą wszedł, nie wiadomo czy wyszedł, ale był tam, on, super, świetnie. Stwierdził taką rzecz, niech to znajdę. Nie widziałem tego raportu, ale przypuszczam, że zawsze można znaleźć firmę badawczą, która udowodni to, co chcesz, żeby udowodniła. No, przeciwko tym słowom nie da się wytoczyć żadnych dział. A co do kurczenia się PKB Holandii, to oni wkrótce mogą wejść w taką brameczkę, gdzie stracą najwyższy rating, czyli potrójne A, i gdzie będą mogli być troszeczkę ścigani po piętach zgodnie z zasadami tak zwanego sześciopaku, ale to, tak jak już kiedyś żartowaliśmy w tej audycji, w obecnej chwili żaden kraj strefy euro nie spełniałby warunków wejścia do strefy euro. I a propos dzisiejszej czwóreczki, to była czwarta wiadomość, mini wiadomość tak naprawdę, a propos wyjścia, skończyliśmy wiadomość numer 4, czyli kwadrant przepływu głupoty. Przed nami ostatnie 3 informacje w dzisiejszym agendzie. No i proszę, znowu zaglądam do skrzynki pocztowej, pisze Karol, czy mogę przedłużyć czas oddawania wierszy na konkurs przynajmniej do jutra, a najlepiej do niedzieli, ponieważ Karol, jak pisze, ma wspaniały pomysł na wiersz. No, wiecie, w tym momencie to nagrywam, więc Karol nie może tego wiedzieć, ale za chwilę się dowie pewnie z tej audycji, albo też może za moment znajdę sekundkę i odpowiem mu na tego maila. Do końca niedzieli można wysyłać wiersze związane z konkursem literacko-poetycko-europejskim dotyczącym wymiaru europejskiego. Do wygrania jest agentowy t-shirt i najgorsze jest jeszcze to, że mimo tego, że powinienem dzisiaj być z tym gotowy, to jeszcze nie wiem, jaką metodą wybiorę metodę głosowania, czy ja sam, czy ze słuchaczami. Bardzo fajne, już dostałem nawet maila z propozycją i raz z kimś rozmawiałem na Facebooku też na ten temat. Można wprowadzić system, że tylko sponsorzy tej audycji mają prawo głosować na najlepszy wiersz. Jest w tym jakiś plus, może wezmę to pod uwagę, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie. Najgorsze jest to, że po prostu nie wiem, jak wybrać zwycięzcę. Założenie jest takie, że ten wiersz ma tłumaczyć, czym jest wymiar europejski, więc przede wszystkim trzeba znaleźć chyba osoby, które nie wiedzą, co to jest wymiar europejski, przeczytać im te wiersze i zapytać, który wiersz najbardziej wytłumaczył ci to jakże przedziwne zjawisko. Numer 3. Dobra, przed nami 3 ostatnie newsiki w dzisiejszym agencie. I wiecie co? Ja to chyba jakiś porąbany jestem, bo przygotowałem sobie newsa, wrzuciłem go do skrzynki właśnie takich newsów nie drugorzędnych, ale ominiętych.
I nagle się okazało, że ten news wyskoczył. Dwa dni później. Wyskoczył jako coś głównoźródłowego. Jak mawiają puryści językowi. To nie przymiarki czy sondażowe rozważania, ale podjęte decyzje, pisze. Uważam, że wybór ma nastąpić dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2014 roku, ale generalnie Merkel i Sarkozy już się zgodzili na to, żeby z ramienia Europejskiej Partii EPP na stanowisko nowego Barroso został wybrany Donald Tusk. Przedziwna informacja, która wypełniła przestrzeń medialną dopiero dwa dni później. Tak więc w zasadzie ona już wypełniła przestrzeń medialną, ale znalazłem taką informację, tak już wiedziałem, że to nie może być głównym kąskiem żadnego, że tak powiem, numerka w dzisiejszym podsumowaniu top 10, to znalazłem taką malutką informację, która w zasadzie uzupełnia troszeczkę naszego Tuska, który oczywiście odżegnuje się od tego i mówi, że oczywiście żadna kariera europejska go nie interesuje. Coś, o co był podejrzewany już od jakiegoś czasu tak naprawdę. Okazuje się i też redakcja Rzepy, dokładnie ta sama ekipa podaje tą informację, że 2 marca, nie wiem czy pamiętacie 2 marca, bo to jest bardzo ważna data w historii Polski, to jest nasz wielki sukces. Zgodziliśmy się wtedy na traktat fiskalny. Okazuje się, że Donald Tusk bez akceptacji rządu zgodził się na dodatkowe uzgodnienia. Uzgodnienia te regulują procedury postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości przeciw państwom, które naruszają reguły paktu. Rada Ministrów, upoważniając premiera do podpisania paktu, nie znała treści dodatkowych uzgodnień. Dokumentów w ogóle nie dostała Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. A to dlatego, jak się okazuje, ponieważ te dokumenty, czy inaczej, tłumaczenie przyszło za późno, tak? Tak, dopiero 28 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak przynajmniej tłumaczy, że dopiero 28 lutego Polska otrzymała ostateczną wersję, no to jak on 2 marca mieli podpisać i wszyscy wiedzieć, co Tusk podpisuje? Wystarczy, że Tusk wiedział, że ma wszystko podpisać, co mu podsunął pod ten, bo inaczej nie zostaje przewodniczącym Komisji Europejskiej, albo tu ten właśnie poprzedni news się nie pojawi w mediach i nie będzie szumu. No ciekawe, bo teraz jest pytanie, czy hasło, że Merkel i Sarkozy, którzy nie wiadomo, jaka będzie ich pozycja za 2 lata. No nie wiadomo. Sarkozy może za chwilę wylecieć przez okno. Merkel mniej, ale Merkel będzie musiała się wtedy dopasować do tego drugiego socjalisty. Sarkozy, żeby było jasne, też powiedział, że jest socjalistą. Tak więc to jest jasne, prawda? I teraz tak, teraz pytanie w mediach jest takie, czy to Tuskowi zaszkodzi, czy pomoże, co w ogóle jest śmieszne. Ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych też uspokoiło mnie w jakiś sposób, ponieważ przynajmniej rzecznik MSZ-u Marcin Bosacki napisał, tu podaję właśnie za rzepą, treść tych tajemniczych, dodatkowych uzgodnień, których tak naprawdę treści nikt nie zna. Wiadomo tylko, że one coś tam reguluje. Te postępowania, wiadomo, przed Trybunałem Sprawiedliwości i tak dalej. One tylko to regulują. Ale treść, to wszystko będzie obowiązywać dopiero... Będzie Polskę obowiązywać dopiero po przystąpieniu do strefy euro. No to ja oddycham z ulgą, to w ogóle trzeba było tak od razu mówić, a nie tam opowiadać, że o, dopiero 28 lutego dostaliśmy papiery, nie. Nie, no kto by się tym przejmował, moi drodzy, jeśli podpisanie coś, co będzie obowiązywać dopiero po wejściu Polski do strefy euro, to jest, no, to są jaja, no przepraszam. Jeśli to ma załatwić Tuskowi, naszemu człowiekowi, wiecie, w komisji... W serialu Commission Impossible, jeśli to mam mu dać jedną z głównych ról, a może główną rolę, to podpiszemy, co za problem. Wiadomo, że i tak do euro, to dajcie tam święty, a w ogóle, kto by się tym przejmował. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnia odsłona konkursu poetyckiego na łamach podcastu Agent Tomasz. Ostatnie 2 dzieła. Jeśli jeszcze coś was... inspiruje, jeśli jeszcze macie szkic wiersza, który chcielibyście nadesłać na ten konkurs wymiaru europejskiego, to piszcie na radio@agentomasz.pl do końca weekendu, do niedzieli wieczór. Już niestety za tydzień tych wierszy nie przeczytam, taki jest minus sprawy, ale cóż, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi, ale jeszcze te wiersze będą brane pod uwagę i przez następne dni na stronie agentomasz.pl, tudzież na profilu facebookowym Tomasz Agencki, wyłonimy zwycięzcę, po prostu. 2 ostatnie wiersze. Poprzednią odsłonę, poprzednie wejście skończyliśmy na autorze o pseudonimie Boldon,
Może schodzi, jest schuty Beldon z Katowic. Nieważne, jest Boldon, może Michael Boldon, chociaż przez B to się pisze to inaczej. I na nim też zaczniemy, ponieważ ten autor jest wyjątkowo płodny i wysłał aż dwa dzieła. Czyli będzie najpierw Boldon, a potem Sebastian. Europo, padający kontynencie, kiedyś pępku świata w koronie diamencie. Cóż się z tobą stało na przestrzeni wieków? Czy to już twój koniec? Dzięki długom Greków? Niegdyś miałaś wymiar, wielki, wręcz światowy. Był to wzór dla innych, dziś jest reżimowy. Mądrzy urzędnicy siedzący w Brukseli wymiar twój zmniejszyli, mają to co chcieli. Dziś on nic nie znaczy, świat się z ciebie śmieje, teraz to synonim jak ludzkość głupieje. Jak słowo pisane, wyżej postawione, jest niż obyczaje skutecznie duszone. Jaki będzie koniec tego tańca diabła, czy musi być wojna, kończąc te dziwadła? Europo nasza, kiedy się obudzisz, mam nadzieję szybko, co się dzieje, widzisz. Boldon. Wow, poruszyło mnie bardzo mocno. Teraz Sebastian, na rozluźnienie atmosfery. Pewnym rankiem w gabinecie był urzędnik gdzieś na świecie. Pisał ważne przemówienie, w lustro zerkał w pychy wenie. Już miał kończyć, lecz pytanie, jak zakończyć to kłamanie? Czarna dziura, mózg w niemocy, kogo spytać, brak pomocy. Spojrzał w sufit i olśnienie, już miał godne zakończenie, powie dowcip, będzie fajnie, nie zakończy tak zwyczajnie. Szczerze myślał, że ten kawał o wymiarze się nadawał. Europy był to wymiar, krowiej głowy pustej przymiar. Nie przypuszczał, że żart zacznie swoim życiem żyć dziwacznie. To, co śmiech wywołać miało, zdefiniowane zostało. Odtąd wszystko absurdalne oraz niewymiarowalne, tym wymiarem jest nazwane, o dowcipie zapomniane. Morał z bajki jest dziś znany, czytelniku nasz kochany, zapamiętaj dziś mą radę, z radą z życiem ujść dasz radę. Nim żart się z rękawa wyjmie, wiedz, że w Unii on się przyjmie. Więc gdy powiesz coś do śmiechu, z Unii strasznej wiej w pośpiechu. To byli Boldon i teraz Sebastian, a to było ostatnie wejście prezentujące nadesłane na konkurs o wymiarze europejskim wiersze. Numer 2. Przed nami zabawna wiadomość z Moskwy. Dwa ostatnie newsy w dzisiejszym agencie będą w jakiś sposób połączone ze światem sztuki. Może bardziej w jednym tylko newsie tak naprawdę, ale może... Tutaj w wiadomości, którą teraz przed oczami rzuca się, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest kod kulturowy, który trzeba chyba rozwiązać i rozwikłać w jakiś sposób ten rebus na samym początku tego newsu, bo to jest tak... Jak ktoś wtyka nos w nie swoje sprawy, to się na to mówi aktywista, tak? Jeśli to jest kobieta o wątpliwej urodzie, to jest to wtedy aktywistka, tak? Feministka jeszcze do tego trzeba dodać, tak? Jeśli występuje przeciwko kościołowi, rządowi i tak dalej, to jest wtedy lewicowa aktywistka, a do tego, jak nie umie śpiewać i grać na gitarze, to z zespołu punkowego. I właśnie taki zespół punkowy o nazwie, no właśnie, bo nazw się też nie tłumaczy, nie? Byłoby straszne, jakby się nazwy zespołów tłumaczyło jeszcze w Polsce. Pussy Riot. Punkowa grupa. Punkowa właśnie głównie dlatego, że jej członkowie średnio są za pan brat z wartościami muzycznymi. Pussy Riot, ja tak próbowałem zastanowić się, jakby tą grupę przetłumaczyć na język polski, to no tak kulturalnie się nie da i mi wyszedł Cipkobunt. Pussy Riot, Cipkobunt. Generalnie dwie panie z tego zespołu zostały skazane na dosyć, znaczy zostały skazane, na razie są w areszcie, grozi im 7 lat więzienia za wykonanie piosenki. Tak źle ją wykonały. Serio, moi drodzy. To się wszystko wydarzyło w Moskwie, a tam naprawdę, wiecie, mają szacunek do muzyki. Szczególnie w cerkwiach. I one, żeby było jeszcze gorzej, w prawosławnej katedrze Chrystusa Zbawiciela postanowiły dać koncert. Koncert trwał minutę. Autentycznie. I tylko dlatego, że został nagrany przez oczywiście wcześniej ustawionych też kolegów aktywistów, tylko dlatego w internecie jest teledysk z tego, znaczy teledysk, no takie coś wideo, nie? Jakaś taka zakładka,
który pokazuje te dziewczyny. Jest jedno ujęcie, jak machają nogami, a drugie ujęcie, jak są aresztowane. I te ujęcia są jakoś tak pomieszane, że najpierw z jednej kamery, później z drugiej, dokładnie to samo. Jest jakieś zamieszanie i to jest jakiś w ogóle hit kampanii przeciwko Putinowi. Ponieważ śpiewały w tej piosence: Matko Boska, w ogóle zabierz Putina w chorobę, odeślij go stąd i tak dalej, i tak dalej. I to był jakiś polityczny protest song, tylko dlaczego, nie wiem, dlaczego sobie gitar nie nastroiły, dlaczego, nie wiem, nie nauczyły się śpiewać. Ja rozumiem, że to wszystko może być częścią jakiejś postkultury tak naprawdę, ale okej, zgadzam się, że 7 lat to trochę duży wyrok, jeśli w ogóle grozi coś takiego tym dwóm dziewczynom. Chociaż przyznam szczerze, jak najpierw czytałem o tym, to wydawało się, no przesada, 7 lat za taki wybryk, no troszeczkę chyba nie halo, nie? No później okazuje się, że rzeczywiście to jest przeciwko Putinowi i to wykonały w przeddzień wyborów, więc tym bardziej. Wykonały to w kościele, więc w sumie pytanie, na ile to jest sprawa kościoła. Ale jak usłyszałem nagranie z tego wystąpienia, to stwierdziłem, że 7 lat to w ogóle jest za mało. Za coś takiego. Czarne rasy, złoty wagony, jeszcze przychodzali po wód na wagony, blizrok swobody na niebysa. I prawda, prawie sybierka dala. Globalko, gobej, chłony się doj, wiedząc, protestuj się, ty znowu skanboj. Kto was wyjdzie, szło nie w kalby. Życie nam ostra, Oczywiście właśnie dlatego mówię, że koncert trwał minutę, nie dlatego, że było zaplanowane, że to będzie trwać minutę, tylko po prostu po minucie zostały, no, zabrane stamtąd. No, koncert został bardzo szybko, skończył się. Trwał niedługo. Maria Aliochina i Nadjeżdża Tołokonikowa obecnie siedzą w areszcie, zapowiedziały strajk głodowy i jednocześnie powiedziały, że one nie mają nic wspólnego z tą grupą, że one nigdy w życiu nie były w żadnej cerkwi i że w ogóle Cipkobunt nie istnieje. Numer 1. Na koniec dzisiejszej dziesiątki wiadomość z kategorii Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Polityczna poprawność we Włoszech. Specjaliści z organizacji Gerusz 92. To jest taka organizacja, która doradza generalnie Radzie Gospodarczej i Społecznej przy ONZ-cie. Mają taki nowy pomysł, żeby usunąć boską komedię z lektur we Włoszech. No i dlaczego? Można by się zapytać. Generalnie rozbija się to o to, że owi specjaliści, oczywiście w apostrofach, uważają, że właśnie ta suma średniowiecznego światopoglądu, no to jest już wsteczniactwo. Średniowiecze się skończyło, a samo dzieło, sama boska komedia ponoć promuje islamofobię, antysemityzm i rasizm. Jak to przeczytałem, to zastanowiłem się, czy to nie jest przypadkiem kandydat na nowego audiobooka. Może w ogóle jeszcze raz przeczytać to, bo tam od liceum już do tego nie zaglądałem za dużo. Nie postulujemy cenzury, jednak domagamy się, aby uznać boską komedię za pełną rasistowskich, islamofobicznych i antysemickich wyrażeń. Oczywiście sztuka ma formę i treść, ale nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że w komedii są różne poziomy interpretacji, symboliczne, metaforyczne i tak dalej, powinniśmy zrezygnować z części tekstowej prac, w których istnieją wyraźne, oszczercze wypowiedzi. Pieśni 28 ich najbardziej boli, która opisuje straszny ból odczuwany przez podżegaczy niezgody rodzinnych, politycznych i religijnych. Zdaniem ekspertów, Mahomet został tu przedstawiony jako schizmatyk, a religia islamu określona jest mianem herezji. Nie przyczepiają się do książek, w której chrześcijaństwo jest określane mianem herezji? Nie, to jest oczywiście różnorodność, prawda? Dywersyfikacja spojrzeń. I generalnie istnieją obecnie międzynarodowe prawa i konwencje, które mają na celu ochronę różnorodności kulturowej. No, różnorodność kulturowa zakłada w sobie, że są religie, które można atakować, a są takie, których atakować nie można. Zapobieganie dyskryminacji, nienawiści, przemocy wobec mniejszości rasowych, etnicznych, religijnych lub seksualnych. Dante Alighieri się teraz pytanie, w piekle, w czyśćcu czy w niebie przewraca, tam salto mortale kręci w grobie generalnie. Dlatego uznałem, że jest to jakaś wiadomość, która ma związek ze sztuką. To właśnie ten Cipkobunt i... Znaczy, przepraszam, Pussy Riot, bo to nie brzmi wtedy tak źle, prawda?
byli grzeczni. Można wtedy agenta puszczać przez 22, jeśli będę mówił Pussy Riot. Jeśli będę mówił Cheap Kobun, to nie będzie można puszczać przez 22. Ta mała różnica. Chyba, że ktoś zna angielski, a to na pewno nie w Chinach, bo tam, jak już czytaliśmy dzisiaj, angielski jest generalnie zakazany. And now you know the news. Tak, oto zamknęliśmy 11 tydzień 2012 roku podsumowaniem tygodnia w newsach generalnie ominiętych w mediach tak zwanych mainstreamowych. Moi mili, bardzo dużo rzeczy dzieje się w sferze ogólnej agentowej. W tym tygodniu będę zajmował się, poza oczywiście śledzeniem świata niepoprawnych politycznie wiadomości, zajmował się konkursem literackim. Postaram się zaraz po weekendzie już na stronie agentomasz.pl czy na Facebooku, na profilu Tomasz Agencki poinformować was, najbardziej chyba zainteresowanych, czyli tych, którzy wysłali jakiekolwiek wiersze na konkurs o wymiarze europejskim, o tym, co robimy dalej z tymi wszystkimi wierszami, bo przyznam szczerze, że ilość wierszy, jaka przyszła przez ostatnie dwa tygodnie, mnie mocno, ale to mocno zaskoczyła. Ja myślałem, że przyjdzie 5, pójdzie jeden t-shirt i będzie wesoło. Przy okazji będę miał motywację dla siebie, żeby uruchomić wreszcie własną linię odzieżową, czyli t-shirty z logiem tej audycji. No i tych t-shirtów musiałem troszkę zamówić, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie wiadomo, czy wygra ktoś o dużych rozmiarach, czy o małych rozmiarach, szczupły, gruby, wysoki, niski, tak więc koszulki za chwilę już będą czekać na zwycięzcę. I co dalej? Oprócz tego będą kubki, o tym już pewnie wiecie, jeśli jesteśmy znajomymi na portalu facebookowym, bo tam już nawet pierwsze zdjęcie kubka agentowego umieściłem. I chyba to będzie najfajniejsza opcja na pomoc tej audycji. Bo mimo tego, że jestem podłym kapitalistą wspierającym wolny rynek i nienawidzącym socjalizmu, to niestety nie mam porządnego kapitału za plecami. Nie sponsoruje mnie żadna międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, ani też wielka korporacja sprzedająca zatrute jedzenie małym dzieciom. Niestety, moi drodzy, niestety. Może kiedyś tak będzie. Póki co wspieram kapitalizm całkowicie za darmo i tylko i wyłącznie za darowizny, które można przekazać na konto tej audycji, podobnie na stronie agentomasz.pl. Więc jeśli czujecie, że spędziliście fajne dwie godziny z tą audycją, to dajcie temu cyfrowy wyraz i niech ta cyfra darowizny będzie wysoka. Każdy, kto kiedykolwiek dokonał wpłaty na konto agentowe, ten wie, że idą z tym różnego rodzaju bonusy niepublikowane nigdzie indziej. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Zestaw informacji ominiętych w mainstreamowych mediach umilała nam muzyka DJ-a Funky Kowala, specjalnie napisana do tego programu. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić was do odsłuchania następnego odcinka. Do usłyszenia. I think the reason that I'm going to beat Barack Obama in Michigan in the fall is because this is going to be a contest about who can strengthen the economy. And we'll look at his record, and it's been a failure. And we'll look at my record and the successes I've had in the private sector. And I'm going to be able to talk about the economy with credibility he doesn't have. I think everybody knows now we are in the worst financial crisis since the Great Depression. And a lot of you, I think, are worried about your jobs, your pensions, your retirement accounts, your ability to send your child or your grandchild to college. Proszę państwa, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. agentomasz.pl